Niezatapialni. Witamy w 525 odcinku podcastu Niezatapialni. Witam się z wami ja, Iga Smolańska, reprezentująca tylko i wyłącznie własne opinie. Będę DJ-em na tym dancingu, na który zaprosiłam również Tomka Pstrągowskiego, czyli mnie. I Dominika Gąska, czyli mnie. Dzień dobry, cieszę się, że we dwójkę przyjęliście moje dziwne zaproszenie na dancing. Tak, nie jest to do końca to, czego się spodziewałem dzisiaj, ale jestem gotowy. Ja jestem zawsze gotowy. Mamy are you a human or are you a dancer? Jakby zawsze dancer. Tak. Moja odpowiedź jest taka. To my z Dominikiem tak długo rozmawialiśmy, czy oni tam nie śpiewają dancer? Na zasadzie bardziej... To była twoja... Czy jesteś gęstszy, tak? Ario, tak, że właśnie, czy jesteśmy ludźmi, czy jesteśmy bardziej gęsi? Czy jesteś spięty, czy nie, jesteś człowiekiem? Ale Brandon Flowers się wypowiadał i on był w ogóle strasznie zirytowany tym, że ludzie nie rozumieją tego przekazu i że to jest jakieś nawiązanie. To jest bardzo prosty przekaz. Tak. Czyli, że są ludzie i tancerze. Tak. I odwieczna walka. To się wyklucza w ogóle. Tak, i że to jest bardzo prosty przekaz i że to jest bardzo wyraźnie dance song, jak się jej posłucha, więc nawet nie trzeba szczególnie interpretować. A are you a human or are you a dance song? Tam jest? Nie, dancer. Ale are we human or are we dancer? Ale że sama piosenka jest bardzo wyraźnie piosenką taneczną, więc oczywiście... No ale to się zgadzam z tym, ale nadal co to znaczy? Jakby? Skąd jest ta dychotomia jakby pierwotna? Nie, czekaj. Dlaczego przeciwstawieni są ludzie tancerzy? Tak, tak. To jest nawiązanie do jakiegoś wiersza chyba. Czy... Nie wiedziałam, że będziemy w tym momencie jakby mojego już, życia w tym już podcaście. Już pisał, no, you are human. My helps you dancer. Tak, you nie. Egg. Exits. Tak, exits right. Tak. Jeszcze zabija trzy osoby za kurtyną pomiędzy tym, to też jest ważne. Las podchodzi pod zamek. O nie, przepraszam. Piosenka została zainspirowana komentarzem Huntera S. Thompsona, który powiedział, że Ameryka wychowuje pokolenie tancerzy, którzy boją się wyjść step out of line, czyli wyjść poza... wykroczyć poza szereg. Tak. No dobra, ale czyli, gdzie tutaj są ludzie? Jakby. Czyli wręcz znaczy, wydaje mi się, że... jesteśmy ludźmi, czy tymi tancerzami, którzy boją się wykroczyć... Dychotomia jest taka, że właśnie, że ten szereg. Human to jest taki prawdziwy człowiek, a dancer to jest negatywne, tak to rozumiem. Jest nieprawdziwy człowiek. Ten ktoś, kto po prostu... Czyli to, że to jest dance song i że ludzie do tego tańczą, czyni ich złymi ludźmi, bo tak, tak. Naprawdę... To, co byśmy chcieli... Znaczy, to, co by Brandon Flower chciał, to jest to, żebyśmy my nie tańczyli do tej piosenki, tak. Co więcej. A to się tak. Dostało na listę tam top ten pewnie 70 razy i dlatego siedział taki wnerwiony, że nie o to mu chodziło w ogóle w tym wszystkim. Co za ironiczna rzecz. Tak, tak więc tak, zaczynamy od analizy piosenki. Kto to w ogóle nagrał? Killers. The Killers, tak. Więc to, tego się nie spodziewaliście pewnie w naszym podcaście. Ale to, czego mogliście się spodziewać. I tutaj od razu, ja tutaj sobie tak ładnie rozpisałam, żeby nie zapomnieć. Dominiku, my w zeszłym tygodniu mówiliśmy o rzeczach i te rzeczy się zdewoluowały w momencie, kiedy powiedzieliśmy o odcinku, więc czy możemy uczynić erratę na początku tego odcinku po tej analizie? Tak, możemy uczynić erratę. Errata jest taka, że dziwiąc trochę tak naprawdę, nie chciałem powiedzieć trochę ku zaskoczeniu nikogo. Tak, ku zaskoczeniu wszystkich. Ale ku zaskoczeniu właśnie, wszystkich tak naprawdę. W odpowiedzi na reakcję graczy, na recenzję spadającą oceny Helldivers 2, Sony wycofało się ze swojego planu i 6 maja na Twitterze napisało, że PlayStation napisało, osobiście wstała konsola i napisała, że... A i było jej ciężko, bo to jest duża i ciężka konsola. To się tak rzadko dzieje, dokładnie. Że usłyszała konsola nasz feedback i... połączenie konta Helldivers nie będzie wymagane z kontem PlayStation Network, żeby grać. I tak. I, no i... Wynika to chyba z tego, ja czytałem, że 2/3 graczy pecetowych, tak. To są gracze... Znaczy 2/3 graczy Helldiversowych to są gracze pecetowi. W takim razie mamy tylko liczby. Świadczy o tym, że co, że oni wcześniej nie widzieli tych statystyk, jakby tam Sony nie wiedziało. Albo nie sądzili... Albo nie sądzili, że to jest taki big deal, za przeproszeniem, no, że ludzie się tak tym przejmą strasznie. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że jako, że już ustaliśmy, że napisała to konsola, to wiesz, konsola ma duże rzeczy do roboty, ona musi ludzie odtwarzać filmy, gry, jakby nie zawsze ma czas. Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest Sony PlayStation,
PlayStation jakby od zawsze jest w takim niekończącym się queście poszukiwaniu ukrytych zasobów mocy, co nie? Więc ona tam siedzi, robi bardzo głęboki deep dive w siebie, jakby szuka tych... To nie jest tak, że ona się może zajmować jakimś Helldivers. Dokładnie, więc... Nie, albo w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że ja wżyłam w przeświadczeniu, że być może znaczy, że być może Sony po prostu wie, że ma dużo więcej graczy na PlayStation w Helldiversach, no właśnie, ale niż w PC, ale to, się że okazuje, że właśnie, że nie. I, byliśmy no tak, i... byliśmy w mylnym przeświadczeniu, że Sony wie, co robi. Tak. Ogólnie nam nie poszło, za co, czy przepraszamy, czy nie. Jakby nie, no było to na tamten moment, mówiliśmy ze wszystkimi danymi, które posiadaliśmy, uznaliśmy, że Sony zrobi to, co robi zawsze, czyli po prostu zrobi to, co zapowiedziało. Okazuje się, że jesteśmy w stanie, w sensie teraz może gracze, o tak, gracze są w stanie naprawdę, kurde, wymusić coś takim zbiorowym jakby powstaniem, no, graczy. Co to w ogóle tak się ładnie wpisuje w ogóle w tą narrację. Ciekawe, czy przemówiły do nich tylko te recenzje negatywne, czy może też zauważyli jakiś taki odpływ graczy po prostu o tym. Tak, pewnie dropnęło tylko tak. Concurrent players tak zwane u nich, bo ja nie sądzę, że to jest tylko kwestia recenzji na Steamie. Ale widziałem też... Aczkolwiek ona wciąż jest duży dent jakby w niej tak, się tak. zrobiło. No. Ale jest też odbicie duże po tej zmianie. Więc z jednej strony tak, to jest fajne i to się rzadko zdarza, ale tutaj trzeba oddać graczom co graczowe i jakby dali radę tutaj. Ruch był słuszny, to ruszenie miało sens i zadziałało w dodatku. W ogóle a propos takich, że gracze czasem robią słuszne i zwycięskie rzeczy, to nie wiem, czy wiecie, ale teraz na Twitterze trwa taka akcja Polish Reprises, że zaprzeczątkowana przez polski podcast M Kwadrat, ten, w którym ja i Iga byliśmy gośćmi, a Dominik jeszcze będzie, o tym, a propos tego, że sceny na Steamie są za wysokie, jakby że polski przelicznik cen jest absurdalny, że jesteśmy drugim najdroższym krajem po Szwajcarii na świecie, co nie, jeżeli chodzi o przelicznik, o przelicznik waluty, co nie, na złotówki. I jest teraz taka akcja hashtagowa, właśnie tam podjęta przez youtuberów, jakichś tam twitterowców, ale też takich zwykłych graczy i autentycznie to daje wyniki, na przykład cena Hadesa 2 spadła, chyba No Rest for the Wicked chyba też spadła, nie pamiętam. Jakby tam jest kilka takich nowych, sensownych gier, co nie, które autentycznie obniżyły swoją cenę z powodu tego, że tam okej, ktoś zajrzał, okej, no Boże, Polska nie jest Szwajcarią, co nie. Tak, ale to też, ja o tym kiedyś miałam taką rozmowę dłuższą, biznesową i to wynika też troszeczkę z faktu, że my być może, jakby Polska być może nie jest za bogata, ale wciąż wydaje te pieniądze na te gry, które są tak drogie, jakie u nas są, więc właśnie rzeczywiście byłoby fajnie, gdyby były tańsze, ale też pewnie mogło, jakby te gry się tak dobrze tutaj u nas nie sprzedawały na koniec dnia. Tak, nie, no to jest bardzo ironiczne. Jakby, to, tak, ale jakby... to też wynika z tego, że Steam, jakby sam sugeruje ten przelicznik, więc ludzie podejrzewam, że większość tych firm po prostu klika okej, okay, jakby. Tak, jakieś tam PLN, co to jest jakieś PLN. Tak, tak. Natomiast jest mnóstwo przykładów takich, jest taki taki youtuber, tiktokowiec z Blizzarda, kiedyś on pracował w Blizzardzie, teraz robi coś w jakiejś mniejszej firmie, nie pamiętam w jakiej. Taki długowłosy typ, taki, co tam siedzi i klika i komentuje rynek i tak dalej. I on you have no idea how little that narrows with down. Tak, tak, zdaję sobie sprawę. Taki ten z game demu z brodą. Jak, no. później będziemy gadać o czymś innym, to go wygooglam w tle i podrzucę, kto to jest. Ale on w każdym razie mówił, że oni właśnie wchodzą w te ceny na Steamie i na przykład zwrócili uwagę na to, że w Brazylii siła nabywcza pieniądza jakby jest dużo mniejsza niż tam Steam sugeruje i drastycznie obniżyli swoją cenę swojej gry w Brazylii i zarabiają na tym dużo lepiej dzięki temu, bo no tak. To, że więcej ludzi kupuje, nawet po niższej cenie, jest dla nich dużo bardziej korzystne, nie? Tak. Ale coś jeszcze miałam odnośnie... Aha, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na fakt, że pojawiła się nowa peleryna w związku z tą akcją w Helldiversach. Jest taka pelerynka, która pokazuje ten czart steamowy. tych recenzji jakby, że masz tam pozytywne, negatywne, taki jest pik i masz to jako grafikę na pelerynie w grze jakby. Tak, bo to wygląda jak ten, wiesz, jak ten desant taki, co nie? Tak. Ale chwila, ale to jest jakiś jakby
twórcy to wrzucili, czy tam tak. Można jakieś custom... Wow. Okay. Tak, bo w ogóle tam był jeszcze taki jakby... To, cała ta akcja działa się w weekend, nie wiem, czy pamiętacie. W sensie to w ogóle było takie bardzo, bardzo weekendowe, pospolite ruszanie. Jakby pik tej akcji był tam chyba w sobotę. I Sony, jako japońska firma, nie pracuje w weekend, więc wszyscy za Rucheda tam byli po prostu siedzący tam na szpilkach i znoszący tam jajka, żeby w ogóle cokolwiek tym graczom odpowiedzieć. I Rucheda był strasznie aktywny podczas tego weekendu i odpowiadał graczom na różne rzeczy, natomiast Sony milczało i odpowiedzieli dopiero w poniedziałek jakby, tak? W sensie u nas w tam w ogóle była jakaś cała drama z moderatorami jeszcze, że jakiegoś moderatora w ogóle zwolnili potem, bo tam jacyś moderatorzy trochę wyskoczyli przez szereg i zaczęli bronić tej decyzji Sony i tam w ogóle wrzucać graczom, którzy się z nią nie zgadzają, po czym zwolnienie, no tam to byli moderatorzy, więc pewnie jakieś... Chociaż nie, no okej, okay, nie wiem, w każdym razie... Zabrali im czek na $0, co? Tak, dokładnie. Nie mogą już sobie wpisywać do portfolio, jakby z tego momentu. Ja rozumiem, że to się mogło źle jakby... źle współgrać z tym, co Arrowhead chciał powiedzieć, natomiast tam ten jeden komentator, który powiedział, że no to są tam 2 minuty dodatkowego kroku, żebyście stworzyli konto na PSN-ie, miał trochę racji, jakby ja bym go tam nie osądzał od czyjej wiary, co nie. Znaczy mi się wydaje, że gdyby to był taki bardzo, to jest to, co ty podkreślałeś, Tomaszu, w zeszłym odcinku, że gdyby to był taki po prostu załóżcie sobie konto i grajcie dalej, ale tam był ten aspekt odcinania graczy, tak, od możliwości grania w grę przez to, że nie mają po prostu jak założyć kont PSN. I to jakby to jest dobrze, że Sony posłuchało. Nie jestem pewna, czy taka forma nacisku na deweloperów i fakt, że takie rzeczy, jakby mówię, to jest dobra sytuacja, ale ta sama sytuacja może mieć bardzo inny kontekst i jakby gracze to robią. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że dostało się też Helldiversom 1. Jakby Helldivers 1 nic nikomu nie zrobił, to jest bardzo stara gra. I jakby tam też zaczął się review bombing ogólnie. Przez tą decyzję odnośnie do Helldiversów 2, co nie ma do końca sensu, jeżeli byście się mnie zapytali. Więc jakby ta akcja, fajnie, że Sony jakby posłuchało graczy, fajnie, że nikt nie musi zakładać jakby kont i fajnie, że ludzie nie będą odcięci, ale no nie wiem, czy jakby do końca zawsze będzie tędy droga. Bo to można bardzo mocno, jak każdego typu władzę i moc, która drzemie w takim małym narodzie, jakim są gracze, jakby to można zawsze przyciągnąć w ekstremum w jakąś inną i złą stronę. Aczkolwiek tak, dziękujemy za erratę. Dominiku, wy jesteście z tego powodu zadowoleni? No, chyba tak. Tak mi się wydaje, co nie? Jakby... Ja gram na PlayStation, więc jakby to by mnie nawet nie dotknęło. Odpaliłem sobie teraz w środę, chyba tak, w środę graliśmy i grało mi się fajnie i jakby cieszyłem się, że się nie muszę logować do żadnego dziadostwa, ale też tak jak mówiłem, dla mnie to by nie był jakiś deal breaker, co nie? Jakby tam... Jest to upierdliwe i cieszę się, że tego nie ma, aczkolwiek dla mnie to nie był taki... No dobra, tak po prostu powiem. Dla mnie to nie był deal breaker i tyle. Dobra. Ten moderator to Maxwell Spitz i on podobno w ogóle jest jakąś znaną postacią w community i prowadził Discorda jeszcze Helldivers 1. Natomiast w trakcie tej całej afery przyjął bardzo taką defensywną postawę i wręcz podobno wyśmiewał ludzi i mówił, że mogą sobie recenzować negatywnie, ale Sony nie zmieni zdania. I no cóż, Sony zmieniło zdanie, a on już nie jest moderatorem. No. Natomiast ten youtuber, o którym ja mówiłem, ten były blizzardowiec, nazywa się Jason Torhall. Jest z Pirate Software teraz, a jego ojciec, to jest fun fact, jego ojciec też pracował w Blizzardzie przez ileś tam lat i jest pierwowzorem tego typa z South Parka, co tak, wiesz, tak klika? No meme tak? Typa, okay. Co nie? Co tak klika, co nie? W odcinku z Wowem, w sensie. Tak, tak. I ten jakby ten typ ma jakby swój pierwowzór w prawdziwej firmie, jakby w prawdziwym Blizzardzie i to jest syn tego człowieka. To jest fascynujące, że już mamy pokolenia ludzi, co? Które pracują nad grami. W sensie będę pracował nad grami jak mój ojciec. I już jesteś w firmie i pracujesz, super cool. No dobrze, to ja się teraz w związku z tym zapytam Tomasza, co jest u niego grane? U mnie jest grane, ja jakby jestem cały z młodzieżą, Dominik będzie dzisiaj ze starością i ze światem, który przeminął i który już nie powinien wracać. Za eksploatacją, nie eksploracją, nostalgii jest Dominik. Dominik dzisiaj uosabia siłę mroku. Nostalgii. Tak. To jest nasz nowy podcast, zapraszamy, niedziela 10. Tak, ja natomiast jestem dzisiaj z młodzieżą, ja gram w No Rest for the Wicked.
nową grę Moon Studios, czyli tych ludzi, którzy zrobili Ori 1 i Ori 2. Gram w Early Access, ponieważ dostaliśmy prasowo kluczyka i stwierdziłem, że skoro dostaliśmy prasowo kluczyka, no to tam okej, co nie, będę grał. Pani, która mi dała tego kluczyka, poprosiła, żebym hashtagował jakby tam coś tam, no Resford, ale podejrzewam, że w podcaście to się nie za bardzo sprawdzi jakby. Ale hashtaguj. Hashtag no Resford the no, hashtag Early Access, hashtag Gamerboy. Jakby Polish Boy jeszcze wrzucimy jako hashtag, co tam jeszcze możemy wrzucić? Podcast for life, hashtag niezdupialni. Widzę, że tak jakby szeroki. No trzeba zasięgi, jakby chyba. Tak, hashtag no rest for the weekend. To jest to taki hashtag jakby. Jest, rzuciliśmy teraz. Jeszcze robię tak, ręcyma teraz robię hashtag jeszcze. No czekaj, to ja ci muszę pomóc, bo to potrzebujemy 4 rąk, żeby zrobić hashtag. W każdym razie tak, dziękujemy, przynajmniej ja dziękuję za ten kluczyk, bo szczerze mówiąc wziąłem go tak trochę przekornie, że myślałem, że sobie go odpalę, jak wyjdzie cała gra i wtedy opowiem po prostu o całej grze, bo Early Access to tak nie bardzo, ja nie rozumiem kultury Early Accessów. Ale z jakiejś takiej ciekawości i pustki odpaliłem i 16 godzin później jestem tutaj i mówię do was. Nice. Jestem tak, gram 4 czy 5 dni w tą grę i jestem na maksa wciągnięty i bardzo czekam na to, żeby ta gra wyszła skończona, bo to jest Early Access. Jakbyście chcieli teraz kupować tą grę, to bardzo uczciwie wam mówię, że to jest Early Access. On ma nie tylko ma skończony content, ale też ma wiele rzeczy, które wydaje mi się, że będą dopracowane, albo przynajmniej powinny być moim zdaniem. Proszę. Powiedziałeś, że no. Ma skończony content? Skończony taki, że się kończy. Jakby. Nie jest całą grą, jest kompletny, już jest skończony. Ma inaczej skończony content. Jego content się kończył, tak, w pewnym momencie. I też wydaje mi się, że oni zbierają metadane po prostu z tego, jak ludzie grają i szukają balansu, szukają jakichś rozwiązań na statystyki i tak dalej, bo ta gra ma swoje problemy, będę o nich mówił, natomiast na takim bardzo podstawowym poziomie jest zajebista. Jakby naprawdę super mi się w nią gra, jestem na maksa wciągnięty, trochę nawet taki uzależniony. To jest chyba swoją drogą pierwszy Dark Souls-like taki, który mnie wciągnął, który mnie nie odpycha poziomem trudności, tym, że cały czas umieram i tak dalej, bo przede wszystkim to jest niby action RPG, inspirowane jakimiś tam Diablo, ale takim Diablo właśnie w wykonaniu padowym, nie takim Diablo, że tam click and die, którego ja nigdy nie lubiłem i zawsze uważałem, że ten taki jakby dystans, który nadaje to, że właśnie sterujesz myszką i to jest ta perspektywa taka w oddaleniu i tak dalej, zawsze to sprawiało, że ja czułem się bardziej, że zarządzam tą postacią, niż że autentycznie gram tą postacią, co nie? To jest prawda. Tak, i dopiero jak na padzie jakby grasz coś takiego, to czuję, że okej, że to jest mój ludek i ja chodzę tym ludkiem i on robi to, co ja mu każę, co nie? Więc to jest totalnie jakby taki action RPG, a natomiast tam całe nastawienie na loot, na zbieranie jakichś tam, wiecie, purpurowych rzeczy, na grindowanie jakichś przedmiotów magicznych i tak dalej, co nie? To wszystko tu jest. Tak samo jak odradzając się w wrogowie na mapach, że tam przechodzisz po kilka razy tą samą mapę, żeby zrobić jednego questa, później drugiego i za każdym razem musisz czyścić tą ścieżkę, co nie, po drodze i po prostu inaczej się trochę wrogowie losują, ale jakby cały czas musisz walczyć, co nie, w tych lokacjach. Więc to wszystko jest, ale właśnie jakby twist tego polega na tym, że on ma bardzo takie Dark Soulsowe korzenie. Nie tak jak wy zawsze mówicie o Diablo, zwłaszcza jak Iga mówiła ostatnio o Diablo, że to są gry, które raczej nie rzucają ci wyzwania takiego na początku, co nie? Raczej tak wciągają cię taką w ogóle bezstresową trochę zabawą, to co nie? Tak tutaj od razu dostajesz wpierdol jakby w tej grze, co nie? No Rest for the Wicked jest na maksa trudny. I wydaje mi się, że nie tylko dla mnie, jakby jak oglądam jakieś materiały w internecie, jak czytam jakieś recenzje, to wszyscy podkreślają, że ten poziom trudności jest bardzo wysoki, że dużo się ginie i że no po prostu jest taka niewybaczająca ta gra, nie? Ma też coś takiego, że jakby ma takie punkty odrodzenia, że tam są takie szepty jakby w świecie rozłożone i po prostu za każdym razem jak giniesz, to się odradzasz w tym ostatnim szepcie, w którym byłeś, nie? To też jest fajne, bo może strategicznie wybierasz jakby, w którym szepcie cię zapamiętało, więc I później jakby, nie wiem, menadżować tym ryzykiem, że okej, zapamiętałem się w tym szepcie, bo tam mam questa do zrobienia, ale muszę trochę levelować, więc pójdę na drugi koniec mapy
i po prostu jak zginę, to się odrodzę przy tym questie, który miałem zrobić, co nie? A w międzyczasie nie będę zapamiętywał, nie będę wybierał nowego szeptu, nie? I za każdym razem jak umierasz, to tracisz trochę wytrzymałości broni. To jest jakby twoja taka waluta, którą tracisz. Nie jakieś, nie dusze, nie jakiś experience, nic takiego, tylko ta wytrzymałość broni, co jest stosunkowo mało bolesne, bo dosyć łatwo można odrobić tą broń. I dla mnie to jest jakby decyzja taka na plus, że to jest mało bolesne, bo mnie właśnie od Dark Soulsów odpychało to, że te śmierci tam mają swój ciężar, czasami bardzo duży i bardzo taki karzący. A tutaj to, że po prostu mogę umrzeć, zirytować się, ale od razu iść i walczyć znowu i tak naprawdę to nie jest jakieś, nie wiem, jakieś takie, wiecie, konsekwencje, które później na mnie ciążą i później żałuję i tak dalej. To dla mnie działa na plus. I tak, i walka klasycznie, tak właśnie też Dark Soulsowo, polega głównie na turlaniu się, nie? Ponieważ turlanie się jest po prostu bogiem z Battlefielda, nie? Jakby miejsca walki i po prostu cały czas unikasz jakichś postaci. To też mi się wydaje bardzo Dark Soulsowe, że wrogowie mają jakiś absurdalny duży zasięg ataków czasami, że ty bardzo dużo walki, bardzo dużo strategii polega na tym, że musisz unikać tych ataków o bardzo dużym zasięgu, jednocześnie starając się jakoś skrócić dystans, żeby twoje ataki doszły, co nie, żebyś ty miał szansę jakby zadać obrażenia. Przynajmniej, tak jak mówię, ja nie jestem ekspertem od Dark Soulsów, tu mamy Igę, jakby Iga coś, to mnie prostuj, ale jak grałem te tam trochę w Dark, w Demon Soulsy, grałem trochę dłużej, no to właśnie takie mam doświadczenie, że jakby, że dużo, dużo mojej strategii zawsze polegało na tym, że muszę skrócić dystans, nie, że zastanawiać się, jak podejść do tego przeciwnika, żebym ja mu mógł cokolwiek zrobić, bo on napierdziela tam na 10 metrów do przodu atakiem, nie? I muszę się od niego trzymać z daleka, nie? Więc pod tym względem tak, ta walka jest bardzo taka reagująca na wszystko, co ty robisz, jest bardzo właśnie taka nagradzająca, takie strategiczne podejście i w ogóle takie metodyczne podejście, nie? To totalnie jak na początku zacząłem grać, to wiecie, zacząłem grać jak takiego slashera, nie? Że po prostu szedłem na pałę, robiłem uniki i naciskałem atak i miałem nadzieję, że po prostu wygram walkę, no bo gra jest po to, żeby mi sprawiać przyjemność i być jakimś power fantasy i tyle, co nie? To totalnie nie ma sensu tutaj. Nie ma, totalnie musisz się oduczyć takich zachowań i musisz, tak jak znowu mówię, wydaje mi się, że to jest Dark Soulsowe, musisz tak się brzmi. Nauczyć, że do każdej walki musisz jakby stanąć, zastanowić się, kto cię atakuje, jakich używa ataków. Jak nie znasz tych ataków, to musisz poznać ten pattern, co nie? I robić uniki i czekać na takie momenty otwarcia, kiedy ty zaatakujesz. I to sprawia, że czasem te walki trwają długo, tak, ja wiesz, zwykła walka z jakimś zwykłym typem na mapie może trwać tam 3-4 minuty, no ale dzięki temu masz dużo większą satysfakcję, jest, jak ci się uda, nie? Powiedz mi, bo to, o tym mówisz, to mi się też kojarzy, to co mówisz też mi się kojarzy z czymś takim, co jest w Soulsach często, czyli ci tacy zwykli wrogowie, których masz już rozpykanych, którzy są łatwi nawet, ale jak w pewnym momencie zaczniesz myśleć sobie, dobra, tam w dupie z tym biegnę, tak, po prostu, to nawet taki zwykły wróg, którego już milion razy zabiłeś i jest... Dokładnie. Jest taki typ, który rzuca w ciebie koktajlami Mołotowa i właśnie on mnie w pewnym momencie strasznie, strasznie wkurwiał, co nie? I ja się nauczyłem z nim walczyć, nauczyłem się bardzo dobrze jego tam ataków, nauczyłem się, co robić, żeby go pokonywać i tak dalej. I już w pewnym momencie miałem takie poczucie OP, i w tym momencie straciłem jakby czujność na niego, nie? I znowu z 5 razy mnie zabił, tak po prostu, tylko dlatego, że ja właśnie uważałem, że już wiem, co mam robić, nie? Co więcej, też ma to, co mnie strasznie wkurza w Dark Soulsach i to mi się nie podoba jakby tak ogólnie i też mi się to nie podoba w No Rest for the Wicked, ma strategicznie, złośliwie rozstawionych przeciwników. Takie, że wiesz, że wchodzisz do jakiejś lokacji i koleś jest za twoimi plecami, tak, że wchodzisz do korytarza i koleś jest w tym korytarzu, od razu jakby musisz na niego wpaść, co nie? Że jesteś na przykład, idziesz taką ścieżką nad krawędzią i oczywiście, że tam postawią kolesia z takim atakiem, który cię spycha z tej krawędzi, co nie? To jest w tym gatunku, wiem, że ludzie jakby są przyzwyczajeni, to jest gatunek chyba, który to jakby znormalizował jakoś, na temat mnie to nie przestaje irytować jakoś, nie? Zawsze mam takie wrażenie, że no kurde, to nie jest dobra zabawa, nie? Jakby pomimo tego, że rozumiem, że tam kara, że skill, że muszę się być uważny i tak dalej, to jak po prostu właśnie wchodzę na krawędź, a tam mi stawiają typa, który mnie zaraz zepchnie z tej krawędzi, no to kurde, nie, co nie? Jakby wkurza mnie to, tak jak mówię. Natomiast tak, mówiąc dalej o porównaniach do Dark Soulsów, to też ten cały taki IKEA-owy level design jest tutaj.
że chodzisz, chodzisz po tej mapce i jakby odkrywasz cały czas, że tam jest mnóstwo sprytnych skrótów, co jest w ogóle też bardzo ciekawe tutaj, bo to jest gra izometrycznym rzutem, co nie? A jest strasznie wertykalna ta mapa, jest bardzo dużo odkrywania tego, że tam jest poziom wyżej i jeszcze poziom wyżej i wtedy tam przechodzisz jakimś mostkiem do tyłu i wtedy i nagle tu odkrywasz tą drabinę i o mój Boże, jesteś przy tym szepcie na początku i o wow, teraz już nie będę musiał walczyć z tym całym, nie? Więc przy takim izometrycznym rzucie kamery to jest takie świeże i mi się wydaje, jakby dla mnie to jest takie właśnie, mam cały czas takie poczucie, że odkrywam coś autentycznie, no bo zakładam tak ze swojego doświadczenia gierkowego, że izometryczne gry są raczej płaskie, a tutaj totalnie ona ci uczy, że nie, ta gra nie jest płaska, co nie, rozglądaj się, szukaj jakichś lian, drabin i tak dalej, najprawdopodobniej nad tobą jest jeszcze jeden poziom, a nad tym poziomem jest jeszcze jeden poziom i to ma sens, żebyś tam wchodził, zwłaszcza, że jako, że to jest ARPG, to bardzo duży nacisk na szukanie po pierwsze lootu, a po drugie resursów, tam biegasz z jakimiś motykami, łopatami i tam wydobywasz żelazo, miedź, jakieś drewno zdobywasz i tak dalej. To wszystko jest potrzebne po to, żeby wrócić później do miasta, do głównego hubu i tam rozbudowywać sprzedawców, tam rozbudowywać sobie swój własny domek, bo to oczywiście też masz, kurde, jak dzisiaj w każdej grze masz swój własny domek i ten domek możesz umeblować. A przede wszystkim w tym domku musisz stawiać skrzynie i do tych skrzyni wrzucasz lód, którego na razie nie możesz wykorzystać, ale tam za 20 poziomów będzie dla ciebie użyteczny. Brzmi bardzo mocno jak Be Rising. Może w sensie, tak. Wydaje się, to co mówisz, jeżeli chodzi o walkę i tamtento, to się wydaje głębsze w tym Rest for the Wicked, ale tam ta cała reszta plus ten rzut mi się bardzo, bardzo mocno kojarzy, bo rozumiem, że zbierasz drewno i zbierasz tam szajs, żeby robić z tego inny szajs, z którego jesteś w stanie zrobić sobie lepszą zbroję, żeby pójść dalej. Dokładnie, i tak, a do tego jeszcze, żeby wybudować właśnie jakiś, wiesz, levelować sprzedawcę, co nie, w wiosce, bo mówię, tam wybudujesz dodatkowy stragan i on wtedy będzie sprzedawał ci lepszy szajs, co nie, który ty będziesz mogła kupywać po to, żeby go stracić na walkach i wrócić i tam go znowu zrobić. To bardzo akurat ciekawe podejście do ekonomii, gdybyśmy my musieli inwestować w rozbudowę sklepów, żeby one nam sprzedawały lepsze rzeczy. Ale tak trochę jest, wiesz? W sensie, jeżeli masz taki lokalny, że tak powiem, sklep, no właśnie, to kupisz, dokładnie tym więcej on będzie chciał i mógł sprzedawać. Jakby. Dopiero co nie brałeś udziału w takiej akcji, żeby wspierać lokalny sklepik i się irytowałeś, że ci go zamknęli? To właśnie stąd, jakby twój sklepik nie levelował. No tak. Ile drewna przynosiłeś? Za mało najwyraźniej. No ja mam las już pod domem. Więc no właśnie. No właśnie, ile tam drewna zaniosłeś? No. Albo węgla. Tak, albo kamieni na przykład. Albo rudy żelaza, no. Tak. Więc tak, i to wszystko to jest bardzo takie, wiecie, online'owe doświadczenie, no bo te wszystkie właśnie tam zbieranie resursów, szukanie tego na mapce i tak dalej, dlatego, że No Rest for the Wicked koniec końców będzie też sieciową gierką, taką właśnie Diablo-like'iem. Oni obiecują i na razie nie mam żadnych podstaw, żeby im nie wierzyć, że to będzie też w pełni singleplayerowe przeżycie. Ja gram totalnie singleplayerowo i jakby w żadnym momencie ta gra mnie nie prosi o żadne dołączenie do żadnej społeczności ani nic takiego, co nie? Więc wydaje mi się, że jakby uda im się zrobić jedno z drugim. Jak będzie ten drugi element wyglądał, to zobaczymy, co nie? To brzmi bardzo dobrze, co ty mówisz. Tak, i jest przede wszystkim jeszcze jest do tego piękna, autentycznie, cudownie wygląda ta gra, bo to są ludzie, którzy zrobili Ori wcześniej, co nie? I znają się na tym, jak działać wodą, jak działać świat oświetleniem, co nie? Ona ma taki styl graficzny, taki jakby maźnięć pędzlem, co nie? Że na przykład jak widzisz, jak spada deszcz i ty się przyglądasz tym płaszczyznom, to widzisz właśnie takie jaśniejsze kropki, jakby jak u Van Gogha, coś takiego, co nie? Jakby takie działanie oświetleniem na... Kropki jak Van Gogha, nasza krytyka gier wchodzi na... No takie działanie, wiesz, takie punktowe działanie oświetleniem na płótnie, że się tak wyrażę, co nie? Więc naprawdę ona wygląda zajebiście. Ona jeszcze robi też, swoją drogą robi to, co Wiedźmin 3 robił zajebiście. Jakby dlaczego las w Wiedźminie 3 był najlepszym lasem, moim zdaniem, w historii kina, w historii gry wideo, ale w historii kina pewnie też. Dlatego, w historii w ogóle lasów, okej? Okay? Tak, dlatego, że on żył, co nie? Jakby jak widziałeś kiedyś las w swoim życiu, to las żyje. Las się cały czas rusza, szumią drzewa, trawy się ruszają, coś tam bzyczy, coś tam przebiegnie i tak dalej, co nie? Lasy growe dosyć rzadko to robią. Znaczy, to są nieruchome modele
tych drzew, co nie? Prosta ścieżka przez to i tam idziesz i tyle, co nie? Natomiast tutaj wszystko się rusza, wszystkie trawy reagują na wiatr, co nie? Słyszysz cały czas jakieś dźwięki, gdzieś tam biega jakieś, kurde, to są głównie szczury tam biegają, bo a szczury przy okazji by się zabijać, żeby mieć mięso. Jesteś pewien, że to szczury, bo brzmisz jak losowy NPC ze skradanki, to... Tam mnóstwo graczy przebiega. Jest, to, o, jest dynamiczna szczury. Pogoda w tym właśnie, że się może rozpadać. Jest cykl dnia i nocy, że wiesz, że zachodzi słońce i no i naprawdę autentycznie cudownie, przepięknie wygląda ta gra. To widać już na YouTubach, ale na monitorze, kiedy tam masz, wiesz, te wszystkie efekty, gdzie nie masz kompresji YouTube'a i tak dalej, to wygląda jeszcze lepiej. Nie, naprawdę rewelacyjnie to wygląda. I są animacje postaci bardzo ładne, mimo że te postaci są bardzo dziwne, jakby to jest świat ludzi, którzy mają ramiona do kolan. Tak, autentycznie masz... No, taka stylistyka. Tak. Taka małpia trochę. Jak zaczynasz grać, to ma sens z powodu tego izometrycznego punktu widzenia. Autentycznie masz jakby taką perspektywę na te postaci, że nie widzisz tych ramion do kolan, co nie, że to wygląda okej. Okay. Natomiast na ekranie tworzenia postaci, no to widzisz takiego właśnie, takiego pół człowieka, pół szympansa, coś takiego. Co nie? Też może swoją drogą w tym rzucie izometrycznym, przez to, że te ich ramiona są takie długie, to jak nimi machają i jak ty nimi machasz i jako inni nimi machają, to może je lepiej widać dzięki temu. Tak, na pewno, co nie? Więc tak, jakby ja jestem super wciągnięty w tą grę, natomiast ma ona jako Early Access, mam nadzieję, że ma takie wady, które zostaną rozwiązane. Po pierwsze, ma trochę problemów technicznych. Ze dwa razy miałem takie hard locki, że po prostu mnie wywalało z gry, albo gra stawała, fryzowała się i musiałem ją sam wyłączyć ręcznie, nie? To ze 2-3 razy mi się przydarzyło. Ale ma dużo takich mniejszych, wkurzających błędów. Przede wszystkim problemy z kolizjami postaci i kolizjami przedmiotów, co nie? Często się zdarza, że jakiś przedmiot wisi nad ścieżką zamiast leżeć nad nią. Często się zdarza, że ty wchodzisz w jakąś płaszczyznę i albo się blokujesz, albo nie, to zależy od sytuacji, ale no w każdym razie jesteś jedną nogą w górze, co nie? A drugą nogą na ścieżce. Więc to są takie rzeczy techniczne do zrobienia i to podejrzewam, że to będą robić, jak nie na premierę, to jeszcze później będą ją patchować i tak dalej, nie? Natomiast ona ma takie designowe trochę problemy, które są głębszymi problemami i które wydaje mi się, że po to jest Early Access, żeby właśnie je namierzyli. Przede wszystkim brakuje respeka postaci, co nie? Nie można inaczej rozdać punktów, co jest problemem o tyle, że ta gra na tym poziomie jeszcze ma dosyć słabe tutoriale, więc na początku w ogóle tak trochę w ciemno tworzysz postać i nie wiesz, w którym kierunku pójść. I tak rozdajesz te punkty trochę na... Przynajmniej ja tak miałem, że rozdawałem trochę tak na czucie. No i się okazało, że trochę tych punktów źle rozdałem. A to jest o tyle problem, że tutaj bronie są przypisane do konkretnych umiejętności, więc tam masz włócznię, która korzysta z inteligencji. Obojętnie jaki to ma sens, ale tak jest, co nie? A to jest soulsawe, że się skalują tak, z nią. Tak, no właśnie, no i ja poszedłem w miecz, który korzysta z siły i bodajże mądrości i jakby ma sens dla mnie rozwijanie siły i mądrości, co nie? Natomiast jak później znajdę w tym lucie zajebistą włócznię, która korzysta z tej inteligencji, to już nie ma szans, żebym ja z niej korzystał w tej grze, co nie? Bo jakby albo muszę poświęcić tam 4 levele, żeby dojść tą inteligencją do tego poziomu, który ma sens dla mnie teraz gameplayowo, no bo ja już spotykam przeciwników na wyższych levelach i tak dalej, co nie, dostosowanych do tego miecza mojego, albo po prostu muszę zapomnieć o tej włóczni i ja jestem w takiej sytuacji teraz, że jestem w takim ślepym zaułku, że jestem z tym swoim takim stokowym mieczem, ze stokową zbroją, ale już wpakowałem w rozwój ich, bo tym oczywiście sprzęt też muszę rozwijać, nie, w rozwój ich tyle resursów i jakby tyle punktów umiejętności w tą siłę i tę mądrość, nie? Że jakby absolutnie nie widzę sensu takiego strategicznego, żeby spróbować innego stylu rozgrywki, mimo że bym chciał. Ale ta gra jakby zagoniła mnie w ten ślepy zaułek, nie? Zagoniła mnie w tą ścieżkę i nawet jeżeli bym miał, nie wiem, tam 100 zł do wydania na tą, na tego respeka, to ja bym chciał to, bo byłby to dla mnie jakiś cel, bo jakby dostaję przedmioty, które są ciekawe, a nie mogę z nich korzystać, bo jestem jakby za bardzo przywiązany do tego, co mam teraz, nie? A to jest o tyle ważne, że ta gra ma w ogóle 3 tam postawy, lekką, średnią i ciężką, więc ma 3 de facto zupełnie inne typy walki. Ale to brzmi, przepraszam, bo jakby to brzmi, to co ty mówisz, bardzo, no jak każdy jakby build heavy game, w sensie, że tak.
planujesz builda i ten build jest pod konkretne bronie i znajdujesz dużo fajnych innych broni, z których nie korzystasz, żeby zacząć w nią grać jeszcze raz innym buildem. Tak, ale jednocześnie IGA wszystkie te gry mają respeka, bo też nigdy nie jest, gracz nigdy nie jest w stanie, szczególnie taki gracz jak Tomek, który wątpi, żeby grał w tę grę drugi raz. Tak. A nie wie na początku, jak to się gra, które style są fajne, które buildy są... Ja po prostu się zastanawiam, że być może to jest jakby... Ja tu nie chciałam w ogóle mówić o nieobecności tego respeka, bo jakby tak, jakby tak, mi nawet nie przeszkadza to, że to jest build heavy, tylko ja bym chciał mieć możliwość sprawdzenia innych buildów, co nie? Jakby. Bez nawet mówię, jeżeli to mnie dużo by kosztowało i... Jakbym, żebym czuł decyzję tego, nie? Mm-hmm. Oni obiecują, że w pewnym momencie zrobią to. Przepraszam, bo ja tylko co chciałam podkreślić, to jest w ogóle fakt taki właśnie, że to, że możesz zagrać innym buildem w grę, bardzo często w nich czyni ją bardzo replayable. Znaczy tak ale buildia? wydaje mi się, że dawanie takiego dynamicznego kinda despeka nie odbiera tego replayable, no bo nadal możesz zacząć grać od nowa zupełnie inaczej niż grać do tej pory, co nie? Mm-hmm. Oni obiecują, że zrobią tego respeka, natomiast kiedy, to jest pytanie, na które nie odpowiadają do tej pory, nie te Moon Studios. I na razie jeszcze gra nie jest skończona, więc tak. Wtedy, kiedy będą mieć na to przestrzeń. Tak, i na razie w tym Early Accessie to przeszkadza, przynajmniej mi przeszkadza. Jakby bawię się świetnie, ale czuję się uwięziony w decyzjach, które podjąłem na ślepo 12 godzin temu, co nie? I teraz jak już znam grę, to bym podjął je zupełnie inne i jakby bym szedł raczej w lekki build, w kolesia z dwoma nożami i no. A szedłbym w ten build, o teraz wam powiem o następnej wadze, szedłbym w ten build dlatego, że tutaj jest bardzo matematyczny system kondycji, że masz normalnie punkciki kondycji, powiedzmy masz 90 punkcików kondycji, nie? I każda akcja, którą robisz, wydaje te punkciki kondycji. Tam Atax wydaje na przykład 12 punkcików, jeden roll kosztuje tam 10 punkcików i tak dalej, nie? I ty jakby potrzebujesz nic nie robić, żeby te punkciki się zregenerowały, nie? Więc w walce potrzebujesz tych momentów, kiedy odejdziesz od przeciwnika, pobiegasz dookoła niego i tak dalej, nie? Natomiast w tym momencie jest dosyć nieprzejrzysty system wydawania tych punkcików, więc tak jakby ja bardzo rzadko w trakcie walki wiem, ile jeszcze mam kondycji, ile jeszcze mogę zadać ataków, zanim nie stracę, wiecie, kondycji i nie będę otwarty na ataki, co nie? Nie będę otwarty na obrażenia. Więc bardzo często jest tak, że się turlam dookoła tego przeciwnika i nagle nie mogę się turlnąć kolejny raz, co nie? I o kurde, co nie? Znowu zapomniałem o kondycji, co nie? Więc fajnie by było, gdyby... Właśnie ja bym chciał grać z tego powodu lekkim buildem, a nie średnim, ale też fajnie by było, gdyby jakoś UX-owo rozwiązali to, jakby UI-owo rozwiązali, jak żeby to było bardziej czytelne, co nie? Pod tym względem. Jest jeszcze też... Tomek swoją drogą na wizji odkrywa, dlaczego pro gracze w Soulsy grają zawsze w majtkach tymi postaciami. Tak. No to też jest, wiesz, to jest showing off jakby, nie? No jest, jest taka laska, ona się chyba Mika nazywa, która tam przechodzi czasami dwa Elden Ringi na raz, w sensie jeden na padzie, drugi na padzie i ona ma taki thing, że ona tam gra na New Game Plus 7 chyba, nie pamiętam, czy później się chyba już nie skaluje. I gra tam no dosłownie typem na pierwszym levelu, bo leveluje tylko broń i inne rzeczy. I przychodzą ludzie na czaty i mówią, że ma chujowego builda, ty. I technicznie jeszcze nawet, technicznie mają rację, nie jest to za dobry build, nie? Ale jakby no. Jest to show off. Tak, i mi też się zdarza grać na gaciach w tą grę, bo są tacy wrogowie, którzy właśnie mają bardzo przygięty zasięg i to unikanie jest ci bardzo potrzebne i właśnie wtedy rozbieram moją postać i daję jej tylko noże i idź tam, co nie, i załatw to. I to ma sens, tylko tak jak mówię, no nadal wolałbym, żeby to było czytelniejsze, co nie, żeby chciałbym zawsze wiedzieć, ile jeszcze mam tej kondycji. No stamina musi być widoczna, tak, i musi być widać, jak ona się odnawia, tak. Żebyś ty mógł podejmować świadome decyzje w pacingu walki po prostu. Co też jest ważne, tutaj nie wiem jak jest w Dark Soulsach, tutaj różne akcje, różną ilość tej staminy tak jest. Też w Soulsach. No właśnie i tego na przykład ja w ogóle nie łapię, takiej skali, co nie, ile mnie będzie kosztował kolejny ruch. Wiesz, ile teraz tracę kondycji. Ale jak ty mówisz, że ty masz jakieś punkty tam w Soulsach, najczęściej masz... Też jest pasek tutaj. Jest pasek.
I to nie jest tak, że ty wiesz, ile ci, w sensie ty się uczysz, ile ci dany wymach. Czy jesteś w stanie 3 wymachy zrobić, zanim musisz odpocząć? Czy jesteś w stanie zrobić 1 wymach i 2 turlnięcia? No i ty tak, się uczysz ja jestem po 16 godzinach tej gry i jeszcze się nie nauczyłem. Może, jakby nie wykluczam, że to moja wina. Nie wykluczam, że jestem słaby w tej gry. Natomiast... No tak, ale z tego co zrozumiałem, ty nie widzisz tego paska, tak? I nie. Tego, jak on wchodzi. No, ale on notabene ma słabe visibility, co nie? To też jest coś, na co ludzie narzekają. I też pewnie tam będą jeszcze... próbowali zrobić inne, co nie? Inne UI, bardziej czytelne, ale nie, widzisz go zasadniczo, co nie? No, okej, to jest rozumiem, że w ogóle widzisz. Nie masz informacji takiej tam ten. A czy wiesz, kiedy ta gra ma wyjść? Bo tak się tam mówi, że tutaj być może to poprawił coś. Nie ma ogłoszonej daty premiery, natomiast wydaje się, że szybciej niż później, co nie? Wydaje się, że w tym roku raczej, co nie? Niż nie. Tak, że jest kawał tej gry już zrobiony, i przynajmniej w kilku recenzjach słyszałem, że właśnie, że tak, że to ma być tegoroczna premiera. Byłoby czy fajnie. Będzie to też premiera na konsolach, na przykład na najlepszej konsoli PlayStation 5? Będzie na 5. PS5. Nie mam pojęcia. Powiem wam skąd wiem. Wpisałam, żeby sobie popatrzeć, tak jak Tomek mówił o tych efektach, że takie ładne wizualne i rzeczywiście. Gra w ogóle wygląda tak bardzo fantasy-like, tylko bardzo stylizowany. Fantasy. Tylko taki mroczny bardzo fantasy. Tak, taki naprawdę. No ale widzę też jakieś pole ze słonecznikami, tak a propos Van Gogh, nie? A, więc bardzo ładnie. I jest tutaj, Dominiku, taki reveal trailer i w rogu ma PS. Okej. Okay. Więc z tego by tak wynikało. Tak, brakuje jeszcze tutoriali. Nie do końca łatwo jest pojąć wszystkie mechaniki, co nie? Na przykład to, że masz koncentrację, która jest de facto maną po prostu na czary. Tego gra się nie mówi wprost, to się musisz też sam przekonać w pewnym momencie, co nie? I jeszcze jaki mam problem, to mam problem z fabułą, bo to jest gra, która ma być story heavy. I mają bardzo ładne przerywniki fabularne, mają bardzo fajny design postaci, bardzo dobry voice acting i tak dalej. Natomiast jest stosunkowo mało takiego pisarstwa lore'owego, że tam znajdujesz jakieś wpisy i dowiadujesz się czegoś o świecie. A cała ta fabuła jest rozbita na takie krótkie, kilkuminutowe scenki, poprzerywane, wiecie, kilkugodzinnym gameplayem, co nie? Jak spotykasz jakąś tam inkwizytorkę, co nie? I ona jest groźna i tam ci narzuca, kurde, stawki, że to teraz będziemy, wiecie, teraz będą się działy poważne rzeczy. I ona im mówi, spotkajmy się na przedmieściach i tam porozmawiamy dalej, co nie? No dobra, tylko że teraz, żeby pójść na te przedmieścia, to ja muszę przejść przez całą lokację pełną wrogów, co nie? Umieram tam 7 razy po drodze, jak nie 12. I zajmuje mi to z 6 godzin, więc to, że ona mi 6 godzin temu powiedziała, spotkajmy się na przedmieściach, to dla mnie to jest 3 tygodnie później, jestem na przedmieściach, okej, możemy pogadać, 3 tygodnie w czasie gry jakby, okej, możemy pogadać, długo czekałaś, co tam u ciebie. I to sprawia, że cały taki rytm narracyjny tej gry jest dla mnie właśnie taki bardzo online'owy na razie, takie są po prostu oddalone od siebie bity, które no, łączą się w jakąś ciekawą całość, ale ja nie gram po to, żeby ją odkryć. To jakby jak mnie ten bit fabularny zainteresuje, to po godzinie gameplayu, który jest super, który jest uzależniający, dla którego ja gram, dla tego gameplayu, ale po godzinie tego gameplayu ja już prawie nie pamiętam tego bitu fabularnego. Nie, już prawie nie pamiętam stawki i dopiero jak dochodzę, to mi tam przypomina, a to o to chodziło, okej, okay, teraz otwieramy te wrota tutaj, to już tam, dobra, co nie? Zobaczymy się za 7 godzin. Ja mam pytanie, ile lore tej gry jest w opisie przedmiotów, bo to jest osobiście dla mnie ważne. Nie ma prawie opisu przedmiotów. Są takie czasem krótkie, jedno-dwuzdaniowe, ale to są takie, to jest taki bardziej juice niż lore, co nie? To nie są historie tych mieczy, tylko takie, że wiesz, o, ten miecz jest ostry i niebezpieczny i używany przez bandytów często, coś takiego, co nie? Takie. Rozumiem. Smuteczek. Tak. Ja już nie potrafię naszej fabuły w takich grach. Ja potrzebuję przeczytać na pierścionku rzeczy, których nie rozumiem i porównać taki... to... z ziołem, które znajdziesz przez 6 godzin. Jest tutaj taki klasyczny lore w stylu, że jestem jakiś podróżnik, który szedł przez tą krainę kiedyś tam i po prostu jak to każdy podróżnik, który szedł kiedyś przez krainę, zostawiał otwarte książki pod na swojej ścieżce, co nie? Jakby i on to co jakby miał... Jak żyjesz w izometrycznym świecie, to musisz zostawiać otwarte książki. On po prostu niósł ze sobą 200 tysięcy egzemplarzy swojego dziennika. Po jednej stronie każdy. Wypełnił nie? je wszystkie równocześnie.
ale po prostu zostawiał, tak wiesz, teraz zostawiam 1/10 tego dziennika, teraz zostawiam 12/10. Nie, on po prostu zostawia otwarte i ty możesz przeczytać tylko to, co jest otwarte, pomimo tego, że tam cała reszta tej książki, którą musiał przeczytać, to tylko tam, gdzie on otworzył. No. Tak, tak, no i tak mówię, on musiał ze 200 tych książek nosić ze sobą, nie? I w każdej zapisywał tylko jedną stronę, zostawiał ją otwartą i to są nawet ciekawe wpisy, tylko ich jest strasznie mało i tak... Też szczerze mówiąc jest to tyle mało, że jak znajdę następną część, tak kurde, o czym on pisał ostatnio? Co mu się tam wydarzyło? Więc tak, no rest for the weekend. Tak, polecam. Brzmisz bardzo podekscytowanie. Bawię się super, jestem tak, jestem na maksa wciągnięty. A co się stanie z twoim save'em po Early Access'ie, powiedzieli? Nie wiem, może powiedzieli, ja jeszcze nie szukałem, wiesz co? Pewnie w dupę. Znaczy, bo to, no, wiesz, nadzieję, to zawsze jest jakby im plus, że pograłeś tam już ten, ale jeżeli przyniosło ci chociaż część progresu, który zrobiłeś w Early Accessie, żebyś na przykład zobaczył zmieniony początek, to też jest zawsze okej. Wiesz co, nawet miałem taką myśl po mniej więcej 10 godzinie, jak tam rozwiązałem drugiego dużego questa fabularnego, że okej, już 10 godzin pograłem, już mi wystarczy, już wiem, że to jest ciekawa gra, że jak wyjdzie pełna wersja, to sobie w nią zagram, nie? Natomiast jest tak wciągająca, że powiedziałem sobie okej, to już wyłączam, tylko jeszcze tu zrobię jeden quest. I tak 7 godzin później gameplay jestem cały czas grany. Rozumiem, ale to brzmi w takim razie super dobrze. No. No Rest for the Wicked. Moon Studios, tak? Tak. Tak. I No Rest for Tomasz, apparently. Tak. No Rest for ludzie z firmy Microsoftu, który kupił również. Ponieważ zdarzyło się coś bardzo, bardzo nie okej. Czy się tego spodziewaliśmy? Pewnie low-key tak, ale jakby wydawało się, że może nie będzie aż tak źle. Otóż Microsoft, taka mała firma, którą możecie... Rozmawialiśmy o tym, że Sony się nagięło do graczy, teraz powiemy o tym, że Microsoft... W Microsoftie panuje pewnego rodzaju schizofrenia informacji, jakie dają graczom, może w ten sposób. Przede wszystkim to, co się stało, jakby fakty. Microsoft zamyka studio, które zakupił jakiś czas temu. Zamknięciom będzie poddane, można powiedzieć, że zamknięte zostaną Arcade Austin, Tango Gameworks, Arcane Austin, Alpha Dog Games i Roundhouse Games. Wszystkie cztery z nich są były własnością studia Microsoft i teraz, żeby tak troszeczkę więcej powiedzieć, Tango Gameworks to są ci ludzie, którzy zrobili Hi-Fi Rusha, The Evil Within 1 i 2 i Arcane Austin, którzy ostatnio byli odpowiedzialni za Redfalla, ale również zarobiono tutaj przez chłopaków Dishonored. Za Preya chyba najbardziej. O Preyu się często mówiło. Ja wiem, ale nie lubimy Preya w tym podcaście. Ja też nie lubię Preya, ale pewien. Nie jestem pewien. I robili tylko pierwszy Dishonored, tak mi się wydaje. No właśnie, wiem, że byli... Oni są ludźmi od Dishonored właśnie. Na pewno maczali palce w Dishonored, bo jak teraz szukałam rzeczy przed podcastem, możecie mnie jeszcze double checknąć, to Dishonored padło w ich... Też mi się wydaje, że oni pracowali, ale przy pierwszym Dishonored. Więc tak, Mighty Doom z Alpha Gameworks i szczerze powiem, Roundhouse Games nie jest mi znaną firmą. Natomiast Microsoft ogłosił w mailu, to nie było tak, że ci ludzie o tym wiedzieli, że to było w jakikolwiek sposób tam dużo wcześniej zaplanowane, jeżeli chodzi o komunikowanie tego z nimi, bo sądzę, że w firmie nie podjęli tej decyzji z dnia na dzień. Studia zostaną zamknięte, IP najprawdopodobniej zostaje w rękach Microsoftu. Jak zaczęłam o tym szukać rzeczy, to nie znalazłam definitywnej odpowiedzi tak albo nie, ale jeżeli kupuje się studio, to kupuje się z IP, bez względu na to, czy to studio istnieje, czy nie, więc jakby... Wiadomo, że ludzie z Arcana, część z ludzi z Arcana zostanie wchłonięta przez, i teraz też tego nie znalazłam, ale przez szeroko pojętą Bethesda, w sensie przez firmy i wszystkie firmy, tam córki i studia, które są pod Bethesdą w Microsoftie, natomiast nie wszyscy. Tango Gameworks po prostu przestaje pracować, więc to studio jest z Tokio. Oni robili też, jak się nazywało to takie o demonach w Tokio? Ghostwire Tokio? Tak. Więc zrobili to też, jakby oni nie dostają propozycji pracy w Bethesdzie z tego, co się dowiadywałam, więc tylko ludzie z Arcana, z tych czterech studiów,
być może, bardzo być może, mają pracę wciąż. Reszta z nich no, zostaje zwolniona. I teraz to, co mówiłam o tym schizofrenicznym w tej schizofrenicznej komunikacji. Zaraz, właściwie potem, podczas takiego spotkania wewnątrz Microsoftu, padły sformułowania na temat tego, że Microsoft potrzebuje więcej mniejszych takich dobrych gier, w które będą chcieli grać ludzie i które będą się podobać, zapomniawszy chyba, że właśnie zamknęli studio odpowiedzialne za Hi-Fi Rush, które miało pitchować sequel. Mało tego, Microsoft od lat, jeszcze od czasów Xboxa 360, ma taki refren, który oni lubią powtarzać, że musimy więcej inwestować w Japonię. Potrzebujemy studiów japońskich, które będą tworzyć gry, które przemówią do tamtego odbiorcy. Talgo Gamers więc wpisuje się w dwie rzeczy, których oni potrzebują, które mówią, że potrzebują. Po pierwsze właśnie studio, które robi małe, fajne gry, a po drugie studio japońskie. Które również też jakby Hi-Fi Rush dobrze się sprzedało jakby na wschodzie. Znaczy to, to jest coś, co twierdzi Microsoft. To jest tak, to oni twierdzą tak. To oni sami twierdzili, że to się dobrze sprzedało. Jakby nie ma żadnych, nic na to nie wskazuje, tak, żeby ta gra się dobrze sprzedała. Znaczy, nic na to nie wskazuje, bo jakby na tym samym kolu wewnętrznym to jest w ogóle z tekstu Bloomberga, więc to też nie jest tak, że ja na tym kolu w jakikolwiek sposób ktokolwiek z nas był. A podobno padła informacja na temat tego, że no jakby czego mogliśmy się spodziewać. Microsoft, kupując wszystkie te studia, a przede wszystkim kupując takiego giganta jak Activision Blizzard, nagle ma nie dość, że pod sobą bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy w sensie studiów, ludzi, intellectual properties, biur, nie wiem, wszystkich kontraktów, co bardzo wcina pieniądze, a jakby potrzebują teraz wydawać gry, które będą w stanie zapewnić wzrost firmy i wzrost dla inwestorów, co w tym momencie się nie dzieje, bo sprzedaż Game Passa, w którą tak mocno zainwestowali, się wypłaszczyła. To nawet nie jest tak, że jakoś drastycznie spadła, tylko po prostu nie ma wzrostu w sprzedaży Game Passa. A jeżeli chodzi o ich studia, które tak jak mówię, już omijając cenę, którą zapłacili za Activision Blizzard King, studia, które mają wciąż też generują jakby koszta z ich strony, najprawdopodobniej, jakby na spotkaniu padły podobno słowa, że jakby prawie się, nie wiem, jak topple over, w sensie, że jeżeli... No właśnie przewrócili, ale na takiej zasadzie, że już mieli tak dużo na stosie, że ten stos się prawie przewrócił, o tak. A z czego łatwo jest wywnioskować, że po prostu troszeczkę przeliczyli się, kupując tak bardzo dużo jakby studiów w tak krótkim czasie. I co więcej, padło tam też sugestia, że nie jest to koniec zamknięć w Microsoftie. W sensie, że to będzie się dalej działo i najprawdopodobniej ofiarą tego, oczywiście nie będą te duże studia, które w domniemaniu Microsoftu przyniosą im jakiekolwiek duże zyski, tylko będą to te mniejsze studia, które wciąż generując koszty, nawet nie takie duże, nie będą przynosić tych zysków tak dużych. Podczas tam wypowiedzi była też informacja, że zamknięcie tych czterech studiów wynika też trochę z faktu z tego, że oni mieli teraz zaczynać pracę nad nowymi jakby projektami, które właśnie pitchowali, co powodowałoby, że musieliby zatrudnić więcej ludzi, a przez to, że ich zwolniono, otworzyło to więcej miejsc dla firm typu id Software i wszystko inne, co jest w Bethesdzie, które też będą robić teraz projekty, a które też potrzebują ludzi, w związku z czym po prostu stwierdzono, że tam jest bardziej potrzeba ludzi niż utrzymywać tych ludzi, którzy już mają w innych studiach robiące inne IP. O Jezus Maria, przepraszam, bardzo dużo mówiłam już tylko o teraz cię na chwilkę wyręczę i powiem też, dobrze, że tak z tego, co czytałem i widziałem, to perspektywa jest taka i ja się zgadzam z tobą, na to tak to po prostu wygląda, że Microsoft wydał masę kasy w ostatnich latach. No na Activision Blizzard to wydał jakieś w ogóle astronomiczne pieniądze. A nie ma tego, tak jak powiedziałeś, nie ma tego wzrostu sprzedaży. I w końcu po prostu ktoś, nie wiem, czy to był Satya Nadella, czy ktoś taki, po prostu przyszedł do Phila przysłowiowego, znamy ten wszystkie przysłowie o Philu. Przyszedł do konsoli Xbox. I powiedział: ludzie, no nie przynosicie nam
zysków takich, jak mieliście przynosić, to przynajmniej ograniczcie straty. Straty, w sensie wydatki, tak? Tak. To nie są straty. I po prostu ciknijcie, co się da. I nagle się okazało, że Microsoft może mieć nieskończoną ilość pieniędzy, ale w pewnym momencie ktoś tam z góry, nawet jeżeli ten Xbox jest jakąś tam małą częścią całościowo Microsoftu, czy relatywnie małą w stosunku do skali, bo przy skali Microsoftu to wszystko jest małe. I powiedział, że no trzeba po prostu ciąć i ciąć gdzie się da i to jest kurde przerażające, szczerze mówiąc, i strasznie, strasznie smutne, bo dla studiów takich jak, nie chcę teraz nawet mówić Double Fine, no ale już powiedziałem, po prostu kurna się boję. Tak, jest plotka, że następny będzie Double Fine. Bo to się wydaje łatwy cel właśnie, bo oni spełniają wszystkie te warunki. To jest małe Ninja studio. Theory zaraz wydaje grę i będzie szukał następną. Tak, 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 no właśnie to są małe studia, które robią gry, Ninja Theory. Które robią gry stricte single player, więc które się nie skalują tak, żeby przynosić jakieś wielkie zyski. Ta gra nie wiadomo jakim hitem będzie Hellblade 2, ta gra nie przyniesie żadnych takich pieniędzy, żeby to zarejestrowane zostało nawet na tych sejsmografach, które drżą jak pieniądze wpadają. Jednocześnie do... tak, jednocześnie będzie taki problem skarbców. Z Hellblade 2, że to będzie gra najprawdopodobniej albo tylko Xbox Pass, co nie, albo tylko Game Passowa, albo jakby mocno promowana, jakby tam 90% odwiedzin, sprzedaży będzie Game Passowych, więc tego nie będzie widać na słupkach finansowych, co nie, bo oni sami stworzyli taki system, który ukrywa tak naprawdę, maskuje performance jakiś finansowy tej gry, no bo tak. Co to znaczy teraz, że gra jest popularna na Game Passie? Nie? Znaczy oni oczekują to, że nie ta gra za wielu ludzi kupi Game Passa, dlatego, że to właśnie jest tam... oni liczą na to, że ta gra, że tak właśnie będzie. Ja kupię swoją drogą. Że no, oni chcą na miesiąc, zobaczyć... nie? A nie na 5 lat. Tak, tak. Oni chcą zobaczyć skok użytkowników Game Passa w tym. Tylko właśnie, tutaj też zauważają ludzie, że niestety ja lubię Game Passa jako ideę, ale coraz bardziej widać, że ona trochę nie ma racji bytu i niestety, mówię to ze smutkiem, ale większość ludzi, taką też czytałem opinię, większość graczy gra jedną grę, dwie gry dziennie, rocznie. To nie są ludzie, którzy się w ogóle interesują Game Passem. Taka wizja tego, że płacisz abonament i dzięki temu możesz zagrać w 5 gier miesięcznie, to jest wizja, która okazuje się, jest atrakcyjna dla bardzo małego odsetka ludzi grających w gry. Że większość ludzi woli kupić tą Fifunię i tego koda i jak zaszaleją i zwariują, to może jakiegoś jednego single playera, tak? Kupią sobie Final Fantasy. I to będzie God of War na przykład. Albo God of War, albo Horizon, nie? Tak. Albo Assassin's Creed. I w to będą grali później 6 miesięcy, nie? I nie potrzebują abonamentu do tego, więc... Ja ze swojej strony dodam tylko, że jakby dla mnie to nie jest schizofreniczne. Po prostu Phil Spencer i Sarah Bond po prostu kłamią. I o tym trzeba, tak mi się wydaje, po prostu zacząć mówić. Jakby zacząć ich pytać w wywiadach, dlaczego kłamałeś, dlaczego powiedziałeś to, dlaczego powiedziałeś tamto. Dlaczego jak kupowaliście studia, to mówiliście, że Lion, że to, że zamknęliście Lion Bridge, to była dla was taka nauczka i że... Słucham? Lionhead, tak. Jeżeli to była dla was taka Lionbridge nauczka... Lionbridge istnieje, jakby to... jeszcze Lionbridge jest firmą. Tak, dlaczego... Kiedy kłamaliście, czy jak mówiliście, że Hi-Fi Rush miało dobre wyniki finansowe i w pełni satysfakcjonujące, czy wtedy jak zamykaliście studia, czy nie? I jakby jak Phil Spencer właśnie... Nie wiem, ja w ogóle jestem teraz bardzo źle na niego nastawiony. Jak on próbuje wydaje, być... że teraz wszyscy są... Tak, bo on próbuje ja i Dominik, być, my jesteśmy... Ja być takim sympatycznym typem. Ja mu wierzyłem, kurde. Wiesz, jak ja się teraz czuję? Tak, ty być... przynajmniej wiedziałeś, że jemu... Ty czułeś, że jemu nie wierzyć. On zmonopolizował rynek tylko po to, żeby wykorzystać potęgę monopolu i podejmować antyrynkowe, właśnie antykonkurencyjne decyzje. Bo jak inaczej uzasadnić zamykanie studiów, które teoretycznie, według nich, zarabiało na siebie, jednocześnie zostawiając przy sobie IP, nie puszczając tych studiów, nie wystawiając ich na sprzedaż, nie mówiąc im na przykład spróbujcie wykupić się sami albo coś tam, co nie? Tylko po prostu zamykamy was i zostawiamy sobie waszą własność intelektualną i naraz, nie? Jest jeszcze taka teoria, że oni kupili po to, żeby nie kupił nikt inny. Tak, no tak, no dokładnie, to jest dokładnie... Że nawet nie po te IP. To są dokładnie monopolistyczne praktyki, jakby, tak, co nie? Tylko... I jak kupowali Activision Blizzard, to część ludzi im kibicowała, bo wiesz, fajnie będzie, że będzie ten Call of Duty w Game Passie i tak dalej, ale to jest dokładnie to, do czego prowadzi takie zachowanie. To jest dokładnie to, jakby po co się buduje monopole i takich gigantów, co niektórzy mogą całym rynkiem jakby rządzić i jakby nie tłumacząc się przed nikim. I ja się tutaj zgadzam z Dominikiem, że to jest tak, że wcześniej Xbox
jak się właśnie tam porównywało skalę Microsoftu, co nie, do tego, ile tam Xbox kosztuje, ile kosztuje, ile wydaje i ile ludzi zatrudnia i tak dalej, co nie, znaczy nie Xbox, tylko cały ten dział growy, co nie, Microsoftu, to wcześniej to było stosunkowo nieważne, co nie, i stosunkowo takie, taka mała, oczywiście jakaś tam w miarę dochodowa i w miarę prestiżowa, ale jakaś mała działka Microsoftu, co nie. Natomiast w momencie, kiedy Phil Spencer, jakby realizując swoje ambicje życiowe, bo on powiedział kiedyś, że jego ambicją życiową jest kupić Nintendo. Dziękujmy Bogom, że nie kupił Nintendo. Ale że przeniósł te swoje ambicje życiowe na kupienie Activision Blizzard Kings. Przepraszam, siedzi taki mały Philly. Tak, Phil Spencer to Philly sobie siedzi i tam Kings tam pytają tam Majka, który siedzi obok, i Majki, kim chcesz być? Astronautą, a ty kim chcesz być? Ja bym chciał tam być weterynarzem, a ty, ja bym kiedyś chciał kupić, nie pracować, nie tam, tak. Kupić Nintendo. Kupić dla ludzi, którzy będą mną zarządzali, kupić czyjąś ciężką pracę, czyjąś inną własność. Nie? Jakby, to jest moje marzenie życiowe, tak. No i udało mu się kupić ta Activision Blizzard King za 70 miliardów dolarów, co nie? Nawet jeżeli to jest niewiele w porównaniu do tam trylionowej wyceny. Ile to jest trylion po polsku? Bilion. Bilion chyba. Bilionowej bilion. Wyceny. To jest bardzo confusing. Tak, to jest bilionowej wyceny Microsoftu, to nadal jest 70 miliardów dolarów. To są absurdalne pieniądze. I oko Saurona teraz się zwróciło na Phila Spencera, na jego małą piaskownicę i powiedziało dokładnie, no dobra, 70 miliardów, dostałeś już takie zabawki, to już nie jest twoja piaskownica, przyjeżdżam tu z koparką, co nie? I to się kończy zwolnieniami, to się kończy zamknięciem studia, to się kończy po prostu rzezią jakby produktywnych, kreatywnych ludzi, którzy wiedzą, jak wykonywać swoją pracę, którzy robią dobre gry, i to wszystko, jakby to jest dla mnie spuścizna Phila Spencera. Przede wszystkim Phil Spencer, moim zdaniem, powinien teraz odejść, tak, jakby sam z pracy. Być może nie zostanie zwolniony, bo być może jakby korpo lordów to tam zadowala właśnie jego pracę. Nie? Ale moim zdaniem on osobiście za to, ile kłamał i ile zła uczynił, powinien odejść z pracy i powinien zostać zapamiętany jako człowiek, który zniszczył, po pierwsze zniszczył Xboxa, bo poszedł w tym kierunku, przegrał wojnę konsolową, sam przyznaje, że przyznał wojnę konsolową, idzie w kierunku Game Passa, wszyscy na razie widzą, że to się nie sprawdza, że to jakby, że pogrąża, jakby, że idzie w bardzo złym kierunku i pogrąża coraz bardziej tą swoją działkę, co nie? A po trzecie, jakby nakupywał studiów, naobiecywał ludziom lepszą przyszłość i tego po prostu nie dowiózł. Jakby jeżeli prezes, dyrektor nie jest w stanie zarządzać swoimi pracownikami i tym swoją działką, co nie? Tak, żeby to działało, to znaczy, że jest po prostu złym prezesem, szkodliwym, co nie? Ja się zgadzam, Phil Spencer musi odejść. I mówię to ja, Dominik Gąska, który jeszcze, mówię... My się przeształowaliście, Dominik. Bardzo się bardzo wiele zmieniło w ostatniego tygodnia czy dwóch. Bo ja wierzyłem w wszystko, co Phil Spencer mówi. Bardzo mu kibicowałem i właśnie kupowałem tą jego taką fajną personę, ale też wydawało mi się, że to jest szczere. A teraz okazało się to po prostu totalny bullshit i po raz kolejny się dowiaduje, że okazuje, że kurna wieczny pesymizm Tomasza Pstrągowskiego jest słuszny, jest racjonalizmem, tak? I to jest prostu, problem. Tak, i należy po prostu tego słuchać. To nie jest tak, że to jest wieczny pesymizm, bo ja też byłem w takim momencie, kiedy uważałem, że Game Pass jest ciekawą inicjatywą, że jest czymś nowym, może być może trochę ożywczym. Pamiętacie początki Game Passu, jak oni sypali kasę na autentycznie ciekawe projekty indie i tak dalej, co nie? Też była we mnie jakaś taka myśl, zwłaszcza, że sam robiłem gry indie, myślałem, ej, może Microsoft sypi nam kasę, co nie? Była we mnie taka myśl, że okej, jest to jakieś tam ożywcze, co nie? Natomiast okazało się, że to było klasyczne właśnie takie korpo zagranie, jakby teraz będziemy zgrywać dobrych po to, żeby położyć łapę na rynku, trochę go zmonopolizować, bo podejrzewam, że jeszcze nie w pełni go monopolizują, co nie? Ale zacząć kontrolować pewną dużą część tego rynku i wtedy zaczniemy swoją dawną śpiewkę, jakby wtedy zaczniemy robić to, w czym jesteśmy dobrzy, co nie? A przy okazji jeszcze Phil Spencer musi odejść, Phil musi odejść, Spencer zyskał nieoczekiwanego sojusznika w osobie Mike'a Ibarry, dawnego prezesa Blizzarda, który postanowił stanąć ze swoim mieczem i tarczą przede wszystkim. Wiesz, że coś jest nie okej w momencie, jeżeli musicie bronić ktoś z Blizzarda, nie? Który, i to w dodatku napisał taką na Twitterze taką obronę Phila Spencera, która jest po prostu żałosna, przepraszam, że to mówię, ale że on wie, że Phila Spencera bolało to i że go na pewno tak bardzo smuci, albo nawet bardziej smuci,
niż was wszystkich do zamknięcia wszystkich studiów. Wiesz, to była dla niego bardzo ciężka decyzja i tam shut the fuck up, Mike Ibarra, za przeproszeniem, kurna, to jest bullshit. Kurna, ten płakał całą drogę do banku po prostu, no i tam dolarami sobie wycierał te swoje krokodyle łzy, no fuck you, naprawdę. Przepraszam, ale myślę, że realnie zrezygnuje, bo ja tego trochę nie widzę. Nie widzę. To jest właśnie... Bo w tym momencie jeszcze zmiana wizerunku tak bardzo znanej głowy studia Microsoft by jeszcze bardziej, jeszcze więcej by kosztowała, tak? Znaczy ja widzę, nie wydaje mi się, żeby on zrezygnował po pierwsze z własnej woli, jakby, bo ja już nie wierzę, że to jest człowiek, który ma sumienie i jakiś, zależy mu na jakiś, nie wiem, na tym, żeby mógł spojrzeć w lustro, albo ma to po prostu w dupie, co nie, jakby. Wierzę, że to jest po prostu bezduszny korpo człowieczek, który robi wszystko, co jest dobre dla jego kariery i wszystko, co jest dobre dla shareholderów, nie, dla wypłaty dywidendy i tak dalej. I to jest taki człowiek, tacy ludzie nie rezygnują. To jest człowiek pokroju Bobiego Kotika dla nas, nie? Do więzienia. Być może on w jakiejś perspektywie zostanie zwolniony. I to nie dlatego, że komuś się nie podoba, co on robi. Albo przeniesiony gdzie indziej, albo przesunięty do innej parafii, nie? I nie dlatego, że komuś się nie podoba, co on robi, tylko dlatego, że on w tym momencie wydaje się być bardzo złym człowiekiem na stanowisko kierownicze, ponieważ żaden pracownik mu nie ufa. On musi zarządzać tymi ludźmi cały czas. Nie? On ma pod sobą tam kilka tysięcy pracowników. Żaden z nich, ani w Zenimaxie, nawet na poziomie prezesów Zenimaxu i tak dalej, co nie? Ani w id Software, ani w jakimś właśnie, a już Ninja Theory i w Double Fine totalnie, co nie? Nikt nie uwierzy w żadne jego słowo, co nie? I to może się na nim jakby zemścić w ten sposób, że on po prostu będzie gorszym menadżerem, gorszym dyrektorem i Microsoft w pewnym momencie stwierdzi, że tak jak Disposable, co nie? Tak jak mogliśmy się pozbyć Tango Games Works, tak możemy się pozbyć Phila Spencera, nie? Że przestałeś nam być potrzebny i naraz, nie? I oby kiedyś tego ugryzło w dupę, nie? To są ciężkie czasy. Tak swoją drogą, jeżeli oni będą zamykać studia dalej, a tak jak mówię, istnieje przeświadczenie, że tak będzie i jest najprawdopodobniej nawet poparte jakimiś informacjami tam wewnątrz studyjnymi, to będzie kolejny kryzys jakby pracowy. Znaczy trwa cały czas, to jest ten sam kryzys cały czas. Ale on jest jakby coraz grubszy, tak? No tak, 20 tysięcy ludzi już zostało zwolnionych ogólnie w tej całej fali zwolnień. Tak, i coraz więcej tych ludzi to są ludzie z takim mega, mega bogatym jakby doświadczeniem, a pracy wciąż no, nie ma, więc... No dobrze. To może tak, żeby w troszeczkę ładniejszą nutkę zagrać, to się zapytam Dominika, co jest grane u Dominika. Gram w Final Fantasy VII Rebirth od zeszłego tygodnia, gdyż jestem nagle posiadaczem PlayStation 5 i gram w Final Fantasy VII. Mówię, dużo się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia. Znaczy ogólnie to nie chcieliście mówić, ale Dominik zrezygnował z chwalenia Xboxa i musieli coś zrobić. No, Phil Spencer musiał coś z tym zrobić. I jest to druga część remake'u Final Fantasy VII, którego pierwsza część ukazała się w 2021 roku, czyli 4 lata temu. Ta wyszła na PlayStation 5 parę miesięcy temu, chyba pod koniec lutego, jeżeli dobrze pamiętam. Jak ostatnio to sprawdzałem. Jest to bezpośrednia kontynuacja pierwszej części i czego swoją drogą Square Enix jest bardzo uważny, żeby nie mówić. Żeby nigdzie na pudełku nie ma takiej informacji. Jeszcze jest... bardziej skonfundować człowieka, tak. Że masz Final Fantasy VII dwukropek remake, tak. I to jest Final Fantasy VII Rebirth i tam gdzieś jest remake, gdzieś tam jest wpisane to. Jak się wyszukuje informacje na temat tej gry, może ale nie trzeba na bardzo poszukać. Nigdzie, na pudełku nigdzie, tak, nie ma, tak. Nigdzie nie ma informacji na ten temat, nigdzie tego gra nie sugeruje nawet, bo no wydaje mi się, że oni się bali nazwać to Final Fantasy VII Remake Part 2, jak moim zdaniem powinno się to nazywać, bo się bali, że po prostu ludzie tego nie kupią później. Podobno chyba ich to ugryzło w dupę, bo i tak sprzedaż tej drugiej części jest gorsza niż pierwszej. Chyba jest gorsza, ale chyba nadal jest bardzo dobra. Pamiętam, że tam była w tych czartach tak. W Wielkiej Brytanii sprzedaży. Mam nadzieję, bo że Wielka Brytania dobra. To jest chyba ostatni kraj, który jeszcze prowadzi tak. Jakieś takie mam statystyki nadzieję... sprzedaży fizycznych kopii. Mam nadzieję, że jest dobra, bo mam nadzieję, że trzecia część powstanie. A to podobno... Ja już myślałam, że druga może nie powstać, ale powstała, co jest tam very tak. Okay. Wydaje mi się natomiast, że realnie ktoś, kto, nie wiem, nie śledzi tak bardzo gier, ale grał w to Final Fantasy VII kiedyś, jakby przyszedł do miejsca, gdzie się kupuje fizycznie gry, do GameSpotu jeszcze istnieją,
do Ceksa, może też nie, bo to za nowa gra, ale do jakiejś takiej tej, i by zobaczył Final Fantasy VII Rebirth i by zobaczył, że to jest na PlayStation 5, to mógłby to wziąć i zastanawiać, czemu ta gra się zaczyna nie od początku. Tak, jest tam w ogóle, jest w menu taki recap, można sobie nacisnąć i przypomnieć, co było w tej pierwszej części. Zaczyna się tuż po wyjściu z Midgaru i to jest ten moment, kiedy się otwiera świat w oryginalnym Final Fantasy VII. I twórcy Final Fantasy VII Rebirth stali przed takim trochę dylematem najwyraźniej, jak to przedstawić, że no nie zrobią takiej mapy świata, po której się chodzi, chociaż moim zdaniem powinni, po której się chodzi, jak było Final Fantasy VII, bo to jest nie dzisiejsze, nie współczesne, tak się gier nie robi, więc co postanowili zrobić? Postanowili zrobić open worlda, nie dziwiąc nikogo. Nie jest to do końca open world, bo to nie jest jedna duża mapa, to jest kilka dużych map, między którymi się na razie jestem w trzeciej tak naprawdę, chyba na sześć z tego co czytałem. W tej chwili jestem w trzeciej. Takich dużych, naprawdę dużych. No nie trudno mi do czegoś porównać, ale to jest taki kawał open worlda, jak już jesteś na tej dużej mapie. Natomiast jak skończysz jakiś tam segment narracyjny gry, to przeskakujesz do kolejnego takiego open worlda. Więc pod tym względem nie jest to taki klasyczny otwarty świat jak w jakimś Assassinie Ubisoftowym. Ale tak poza tym funkcjonalnie to jest open world. I to jest, słuchajcie, nie wiem czy wiedzieliście, czego brakowało w Final Fantasy VII, ale ja wam powiem. Wież radiowych, które się, na które się wchodzi i się odkrywa aktywności na mapie wokół nich. No raczej. I teraz w końcu jak po latach... Jakie ogromne wpaść. Nie, to bym po prostu zapomniał, że jak grał w oryginał Final Fantasy VII, tak siedzi, kurczę, chyba zysku był wieże radiowe, to 10 na 10 lat. Tak? Więc są tu klasyczne wieże radiowe, na które się wchodzi i się odkrywają znaczniki na mapie. I te znaczniki na mapie prowadzą cię do kilku rodzajów aktywności, że tam musisz walczyć z jakimiś potworkami, albo musisz znaleźć jakąś jaskinię, która jest schowana i tam w tej jaskini jest kryształ i ten kryształ jakiś ci lore daje do lorebooka. Albo że masz jakieś tam wiedzę na temat samona. Każdy region ma przypisanego sobie samona, tam typu Ifrit, Shiva czy coś tam. I dowiadujesz się o tym samonie i wtedy jego moc się zwiększa w walkach. I to jest takie super Ubisoftowe, tak na maksa Ubisoftowy taki open world. Z drugiej strony jest ta gra bardzo... Potrafi być w takich momentach, jak ona się w ogóle zaczyna tym tą retrospekcją w Calm, tym takim całym kryzysem w... Nie w Calm, znaczy bohaterowie siedzą w Calm, a retrospekcja dotyczy kryzysu w Nibelheim, tym co Sephiroth spalił całą wioskę Klaudowi. Ta wioska, znaczy ta wioska, ta gra się zaczyna najbardziej konfundującym przeskokami czasowymi ze sceny na scenę, jakie istnieją. 10 lat wcześniej, 2 lata później, wczoraj, wtorek, wieczór 1943 i siedzisz i co... Kiedy, gdzie, co się dzieje w ogóle? Jesus Christ. Ja przepraszam, ja mam bardzo dużo przemyśleń na temat Rebirtha i początek jest konfundujący. Jest konfundujący i jest dużo takich momentów właśnie liniowych, narracyjnych, kiedy tak, miałem trochę wrażenie, że tak co drugi rozdział. Właśnie masz tego open worlda, a potem masz taki długi fragment narracyjny, więc tam jest ta główna fabuła gry, ale pomiędzy takimi segmentami tej głównej fabuły gry jest strasznie dużo waty. I ja nie wiem, czy to jest... No ja się śmieję, że Final Fantasy VII tego potrzebowało, bo osobiście uważam, że tego nie potrzebowało, oczywiście. Ale z drugiej strony to, co mi... I ja wiem, że nie powinienem, bo mi się ta gra strasznie podoba przy tym wszystkim. To nie jest gra doskonała, znaczy to jest daleko. Gdybym miał uczciwie ocenić w tej chwili, to będzie to takie 8 na 10. Bo mówię, jest strasznie dużo waty i strasznie dużo takiego na kontentu dla kontentu, nie? Żeby tylko było. Natomiast no, teraz powiem jedną rzecz, która jest bardziej o mnie niż o grze. Ja mówiłem to wiele razy, że dla mnie na tym etapie Kuna Tifa, Red, Barret, nawet Kuna ta wywłoka Eris, to są w pewnym sensie moi przyjaciele, których kura wspominam jako 15-letni. A Eris nie jest moją przyjaciółką, nie po tym, co powiedziałeś na pewno. I nie po tym, jak przez całe życie oczerniałeś ją toksycznymi swoimi wydziewami. A Eris nie jest moją przyjaciółką. Ona jest straszna w tej grze. To jest może w swojej paczce przyjaciół, natomiast ty jej nienawidzisz. I przy tym wszystkim, że uważam, że ta cała wata jest niepotrzebna trochę, to ja robię tę grę na 100%. Dwa regiony z tych, teraz jestem w trzecim, zrobiłem wszystko. Wyczyściłem wszystkie te aktywności, wszystkie walki zrobiłem na wszystkie gwiazdki, bo to są takie warunki, które trzeba spełnić. Wszystko robię po prostu, żeby wyciągnąć kurna wszystko z tej gry, co się da, bo sama możliwość, że mogę spędzać czas z tymi swoimi przyjaciółmi, nawet jak to nie jest najwyższej jakości czas, ale to, że oni tam są... To nie jest twoi przyjaciele, jak to nie są. Tak? Z moimi przyjaciółmi i Aeris, okej?
to jest pewna wartość dla mnie i mnie to strasznie cieszy, i mojego takiego 15-letniego Dominika, który za mnie siedzi w środku, mi się po prostu gęba cieszy. Nawet jak to, że z tego całego questa, który mam, który był strasznie nudny, ale wynika tyle, że tam Tifa albo Barret rzucą jakiś śmieszny tekst albo coś powiedzą. Co chwilkę może jak będziemy... Dobra. To tam jeszcze idę oddać głos, to macie Aeris. Jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć co do samego... Iga nie dostanie głosu w tym macie Aeris. Jakby dosyć szkolowania Aeris. Wasze poglądy skrajne, szkodliwe są znane. Nie musicie ich jeszcze tutaj powtarzać. Nie musicie dorzucać swojego hejtu do debaty publicznej. Leave Aeris alone. System, ja sądzę, że trzeba omówić się. System walki jest taki sam, jak był w jedynce. Natomiast jest jedna rzecz, której w sumie chciałem zacząć. Znacie moją opinię na temat Final Fantasy XVI. Ona została wyrażona dosyć otwarcie w tym podcaście. I jednym z moich podstawowych problemów z Final Fantasy XVI było to, że to było strasznie mało gry. Że to był taki po prostu tunel, którym się szło i tam był jeden system po prostu rozwoju postaci na takim bardzo prostym gridzie. Bardzo prosty system walki, że naciskasz guzik i bijesz i cała ta gra to było idź od A do B, walcz, klikaj tam kolejne nody na tym ekranie rozwoju postaci, idź do kolejnej walki, nic się więcej w tym nie robiło. Więc ktoś, tam najwyraźniej w Square Enix po prostu są dwie frakcje, które tam walczą ze sobą o tereny, bo ta Final Fantasy VII z drugiej strony jest na kompletnie drugim końcu spektrum. To jest gra, w której jest kurna wszystko. Tam samych systemów rozwoju są kurna ze cztery i przynajmniej o jeden za dużo. Bo masz rozwój broni, rozwój materii, rozwój postaci też na takim gridzie z książek, który jest kompletnie niepotrzebny i który można tylko w konkretnych miejscach rozwijać, który daje jakieś takie w ogóle upgrade'y typu plus 5% do czegoś i kompletnie w ogóle to jest nieczytelne, co tam się dzieje. System rozwoju, no tak, to te podstawowe plus jakieś jeszcze w ogóle walki, które musisz w symulatorze robić, żeby rozwijać jeszcze, żeby odblokować nowe materie. Jest tam po prostu, jeżeli chodzi o to, co można w tej grze robić, tak samo ataki postaci. Masz ataki, masz dwa rodzaje w ogóle ataków synchronicznych takich, które postaci się łączą. Jedne się nazywają, nie pamiętam już tego sformułowania, no ale jedne nazywają skills, drugie się nazywają abilities, robią kompletnie coś innego. Tam masz kurna trzy różne paski podczas walki, bo masz pasek limitu, pasek tej synchronizacji pomiędzy postaciami, pasek życia, pasek many, więc w sumie cztery paski. Nad tym wszystkim musisz, to wszystko musisz ogarniać w trakcie walki, bo musisz dbać o to, żeby ta synchronizacja między postaciami się łączyła, bo wtedy inne ataki mi się odblokowują. Się tam tego dzieje masakrycznie dużo i ja dosłownie z 20 godzin mi zajęło, zanim skumałem w ogóle, co się dzieje w tej walce, w tej grze, tak do końca. Tomek, masz pytanie. Ja to po pierwsze, ja chciałem powiedzieć, że ja musiałem rozkminiać No Rest for the Wicked przez jakieś 4-5 godzin. Uważam, że to długo. A ty mówisz o 20. Ale tak, chciałbym się zapytać, czy naprawdę musisz? Czy to jest JRPG, w którym musisz rozkminiać systemy po to, żeby go przejść? Czy to jest tak jak było na przykład klasyczne Final Fantasy, gra, która się przechodzi na autopilocie i pomimo, że ma głębokie systemy, to w ogóle nie musisz z tego korzystać? Nie jest to... Znaczy tak, nie, na pewno nie trzeba tego zgłębiać tak jak ja, bo ja mam coś z głową. Ja w pewnym momencie usiadłem i zastanawiałem się, dlaczego w tej grze są po dwa staty na to samo. Bo w tej grze jest atak i siła. I wiecie, co robi siła? Atak sprawdza na siłę ataku, a siła się dodaje do, po prostu do statu atak. A co robi? Jest atak magiczny i magia. I stat magia dodaje się po prostu do statu atak magiczny. Po co one są podwójnie? Tak samo obrona i witalność. To też są staty, które się po prostu dodają do siebie. I coś tam jest kilka innych jeszcze takich. Nie? Więc ja siedziałem na wiki w pewnym momencie i sprawdzałem, jak procentowo one się dodają do siebie, bo chciałem wiedzieć, czy moja zbroja, która daje plus 5% do spirit, czy jest sens jej używać. Więc okej, na takim poziomie na pewno nie trzeba wchodzić w to. Ale jest taka dosyć zaskakująco trudna momentami. Nie w tych głównych mobkach, które są i raczej nie w... chociaż czasami w tych głównych walkach, ale potrafi dać w kość. Tak zaskakująco potrafi być wymagająca i taka, że ledwo coś przechodzę. Miałem tylko jedną walkę. No. Ja tam słyszałem o tym, że jest jakiś taki insane build tej Yuffie, że ona tam może zepsuć grę, bo zadaje nagle 10 milionów obrażeń, bo właśnie Aeris ją leczy, a ktoś tam jeszcze jej multiplikuje i tak dalej. I zastanawiam, ale okej, że jest, ja lubię, fajnie, że jest, ale czy to jest potrzebne? Tam się w pewnym momencie otwierają w jakichś 3/4 albo pod koniec gry takie challenge'e i te challenge'e wyglądają tak, jakby siedzieli ludzie, którzy już robią tą grę od tam x lat i oni są w nią naprawdę bardzo dobrzy, w sensie oni już tam ten. I oni stwierdzili, że na pewno będą gracze, którzy będą zdecydowanie lepsi od nich i oni im zrobili kilka takich challenge'y i to jest trudne gówno.
Więc tam już nawet, musisz naprawdę myśleć. Ale nawet te podstawowe walki z bossami. Miałem ostatnio tu walkę z Genową na statku, jak się do Costa del Sol płynie. I ona była autentycznie taka, że kurna już tak na owoc byłem pod koniec tej walki. Albo jest w momencie taka walka z wilkiem, która jest w ogóle totalnym sidequestem. I teraz będzie public service announcement od Dominika dla ludzi, którzy jeszcze będą grali Final Fantasy VII Rebirth. Po pierwsze, róbcie save'y ręczne, często. A po drugie, jak was coś zabije, tak jak dla mnie było w tej walce, to był jakiś w ogóle sidequest, miałem po prostu zabić potwora, który coś tam komuś napada na farmę, whatever. Taki zwykły, totalnie randomowy zlecenie dla Wiedźmina, bo w ogóle się też je bierze z takich tablic, jak kontrakty wiedźmińskie. I totalnie się niczego nie spodziewałem. I ten wilk po prostu mnie zmiótł, zabił mi drużynę. I tam były opcje zrestartuj od tej walki, albo zrestartuj od ostatniego checkpointa. Więc wziąłem zrestartuj od ostatniego checkpointa. I co się okazało? Że gra mnie cofnęła o 2 godziny do ostatniego autosave'a, który był w grze w momencie fabularnym. Więc po pierwsze, nie używajcie tej opcji. I okazuje się, że jak się weźmie opcję zrestartuj od tej walki, to nie jest tak, jak ja myślałem, że będzie od początku walki, tylko jest po prostu przed walką, więc można od niej odejść i jej nie robić, jeżeli się jej nie chce robić, więc tej opcji należy używać. I ten wilk był autentycznie trudny, jak mi się go udało tam w końcu, i to było za 2-3 poziomy później i naprawdę była trudna ta walka i pod koniec już tylko Red tam, ale bo bardzo fajnie miała końcówkę, bo już Red sam tylko walczył, już Tifa i Cloud leżeli martwi. Red już był też tam na jakimś ostatnim pasku życia. Red i jego summon, którego przyzwał, już bili tego typa i w tym momencie weszło coś takiego, że jeszcze tutorial wszedł, że jest taka opcja, że jak jest już bardzo źle, jak już drużyna umiera, to ktoś z ławki rezerwowych, ktoś z tych postaci, które nie walczą akurat, może pomóc. I akurat Barretowi się naładował taki skill, że przybiegł, wziął Reda i nim rzucił w tego wilka i dzięki temu i w tym momencie udało się go pokonać. Ja więc miałem taki w ogóle jeszcze fajny fuck yeah moment takiego triumfu, że ten... Ale tak, potrafi być trudna. Jestem zaskoczony, jak bardzo na normalu potrafi być trudna. I jeszcze szybko, jeszcze co do tego właśnie, jak dużo rzeczy wrzucili, to oni, wiecie co oni zrobili? To wam już powiedziałem. Oni poza tym, że zrobili z tej gry open worlda, to zrobili z niej jeszcze Yakuzę. To jest kurna totalnie design Yakuzowy. To jest minigierek niż Yakuza. Tam jest, no. Po prostu sobie jest gdzieś to Final Fantasy VII, to jest jakieś 10% gry i tam ta główna fabuła sobie gdzieś istnieje, a poza tym ty biegasz po tej mapie i robisz kurna milion rzeczy. Tuż przed nagraniem kurna grałem w Rocket League, biegając Redem i taką piłkę wielką odbijając. Jest po prostu minigierek jest w pizdu i tam są, wiesz, jakieś takie w ogóle totalnie odjechane rzeczy. Grasz z Mario Kart. Z Mario Kart, to jeszcze nie doszedłem. Jest taki RTS-owy, nawiązujący do Fort Condor z pierwszego Final Fantasy VII, taki segment. I tam się jest po prostu, są olbrzymie segmenty tej gry, które jest się toczą. Jest karcianka, która jest super. Ta karcianka jest dosyć dobra. No. Jest naprawdę dobra karcianka. Jest w ogóle turniej karcianki, jak się płynie tym statkiem do Costa del Sol, to jest i turniej. I co więcej, ten turniej ma fabułę, tak. W sensie tam się dzieje i to jest horror. Ja pierdzielę, właśnie jak się pytałeś, czego brakowało Final Fantasy VII, to nie było odpowiedź, wiesz. To było turnieju karcianki. Tak, w ogóle ta karcianka. Jak ja mogłem na to nie wpaść? Ta karcianka się okazuje, że ma jakąś właśnie taki, jakiś jeszcze backstory, jak inscription właśnie, że tam jakieś jest, jakieś horrorowe backstory do tej karcianki. Jest strasznie dużo, właśnie tak mówię, mnóstwo tego się dzieje tak poza w ogóle zupełnie, masz po prostu fragment mapy, na który w ogóle nawet gracie nie wyślę, jeżeli tam nie pójdziesz. I tam jest mnóstwo rzeczy, jakichś sidequestów, minigierek, które nie mają nic wspólnego z tym, co się w tej grze dzieje. I to masz to robić albo nie. I to jest totalnie jakuzowy design. I jeszcze raz, nie wiem, czy gdybym miał jako analityk, czy recenzent, czy krytyk tak fachowo do tego podejść, czy to jest w tej grze potrzebne, czy to jest to, czego ona potrzebowała. Pewnie nie, ale ja jestem tutaj i jakby mam z tego super radochę i mam super z tego frajdę i fajnie jest robić te wszystkie szalone rzeczy z moją szaloną drużyną. A wiecie, czego jeszcze potrzebował? I Aeris, tak? I Aeris. Wiecie, czego jeszcze potrzebowało Final Fantasy VII i dobrze, że teraz ma? Crafting. Bo oczywiście jest crafting i też jest totalnie niepotrzebny, ale jest tam, się w pizdu robi tych rzeczy. Jeżeli przy okazji trzeba te wszystkie rzeczy robić, bo za ich robienie dostaje się expa, który odblokowuje kolejne rzeczy do tego craftingu, ale dostaje się go tylko raz za zrobienie danej rzeczy, więc nie można sobie grindować po prostu robiąc cały czas ten sam pasek, tylko trzeba robić cały czas nowe rzeczy z tego. Co jest trochę nie ten. I już naprawdę, naprawdę ostatnia rzecz, zanim skończymy na wrzucie na Aeris. Chciałbym jeszcze docenić tą grę za jedną rzecz, bo my często, ja rozumiem czemu, bo też tak mam, często bardzo pod kątem writerskim patrzymy na gry, pod kątem scenariusza tego, co mówią, jak mówią, co opowiadają, jakby w ten sposób myślimy o grach jako o dziełach sztuki czy kultury, jako o pewnych środkach wyrazu, którymi
no tak bardzo scenariuszowo. Taki, mamy trochę taki, takie skrzywienie w tę stronę, tak mi się wydaje. Chciałem tę grę docenić bardzo za to, ile w niej jest takiej twórczości artystycznej poza tym, ile tam jest muzyki na przykład. Także jest po prostu zatrważająca ilość oryginalnej, zatrważająca, taka przytłaczająca, może to jest lepsze słowo, ilość oryginalnej muzyki, która jest zarówno takimi remiksami czy wariacjami na temat motywów, które już znacie z Final Fantasy VII, ale jest również mnóstwo oryginalnej muzyki, do takiej masy zupełnie w ogóle od sasa do lasa, bardzo zaskakującej, jakieś takie trochę elektronicznej, trochę jakiejś orkiestrowej, trochę jakiejś takiej disco, no może takiej popowej. Są całe piosenki jakby i całe utwory, które są przypisane do jakiejś jednej konkretnej rzeczy, czy jednego konkretnego sidequesta. Bardzo chciałbym to docenić, uważam, że tam jest strasznie dużo pracy. Podobno ta gra dostała najwyższy budżet w ogóle w całym Square Enix na muzykę. I to widać, po prostu tam jest mnóstwo tego. I tak samo tej takiej twórczości wizualnej, tam jest strasznie dużo tam, no, tych lokacji, tych miejsc, tych widoków, które można zobaczyć, tam mnóstwo ludzi nad tym pracowało. I nawet jeżeli to, tego jest za dużo nawet, to jest, no, robi to wielkie wrażenie. Tomek? Tak, ja mam takie pytanie a propos tego ratingu jednak mimo wszystko. Jest wątek Final Fantasy VII, który jest trudny, tak, jak się go ocenia zawsze. Nie, jest tam, w pewnym momencie Cloud przeżywa załamanie nerwowe, tam wchodzą jakieś takie momenty, że on kwestionuje rzeczywistość, nie wie, kim jest. To tam jest mega ważne i mega trudne i tak sobie napisane, szczerze mówiąc, w oryginalnym tym Final Fantasy. Nie, takie bardziej wprowadzające w konfuzję gracza niż rzeczywiście jakieś, nie wiem, rzucające mu tajemnice. Czy to już jest w tej grze, czy to będzie w następnej? Nie wiem, nie wiem, czy to jest w tej grze. Jest ten wątek. I jak on jest poprowadzony, Iga, ty wiesz? Lepiej, czy jakoś bardziej przejrzyście? Na pewno wprowadza gracza w konfuzję, ale robi to bardzo celowo. I jakby w momencie, kiedy... Ja nie chcę tutaj nic spoilować, szczególnie, że Dominik w to gra. Na pewno w momencie, kiedy Cloud się zastanawia, o co chodzi, to ty też się masz zastanawiać, o co dokładnie chodzi. No, ale czy... Są takie niektóre rzeczy, które są... takie kawałki dialogów, które mocno tam siadają, nie? No dobra, dobra. To nie będę pytał dalej. Ale ja nie mam porównania z oryginałem, bo ja jakby... Ja nie grałam w oryginał za młodo, tylko grałam już jako osoba dorosła i w tą grę się nie da grać, więc jakby... No... Jak się nie da grać? Jest zajebista. Jeszcze raz, nie grałam w nią nigdy wcześniej i usiadłam. Jest wolna jak ja pierdziu. Grałem z nią z 8-10 lat temu. Chodzi się w niej, jakby ta postać chciała, a nie mogła. Ja jeszcze w nią grałam z tymi jakby wyciągnięciem ręki do graczy, czyli na przykład, że możesz sobie zaznaczyć wszystkie wyjścia z lokacji albo coś takiego i jakby nie, ona nie jest, ona w tym momencie bez żadnej dozy nostalgicznej nie jest do grania już. No dobra. Nie zgadzam się z tym. Ja też się z tym nie zgadzam bardzo i uważam, że Final Fantasy VII jest ciągle super grą, ale uważam też, że jest na świecie miejsce dla Rebirth i jest tu dużo zrobione naprawdę fajnie w tej grze i ja dla mnie to jest w ogóle tam, ja znowu mam taki czas dobry w ostatnich latach, jeżeli chodzi o gry, przynajmniej w tym ostatnim roku szczególnie, że nagle Baldur's Gate wrócił i Final Fantasy VII wróciło w takiej skali w tym samym, tak na przestrzeni tych samych 12 miesięcy, to jest jakaś tam masakra dla mnie, ale mamy tak, mamy z Igą, teraz ja się nagadałem, ty może Iga, o co chodzi z Aelis w tej grze, bo ja ją... Nie. Aelis jest tragicznie napisana, być może jak ona jest pisana w oryginale, to tam się coś sprzedaje w niej i ona ma mieć taki, z tego co ja rozumiem, taki childlike wonder na zasadzie, że o, jakie tam wszystko jest wspaniałe. Ona brzmi, jak ona by była tak low IQ po prostu, jakbyś ją wyciągnął z jakiegoś takiego inbred Alabama family i ona by pierwszy raz uczyła się mówić niektóre rzeczy. Jakie to jest ryżtok po prostu. Ona, jeszcze Alabama się dostaje. Ona jest, po prostu tak, i ona ma jakieś... Ludziom z niskim IQ w ogóle po prostu... Ona, chodzi mi po prostu o to, że jej postać jest tak tragicznie napisana do tego, co ona mówi, co ona robi, jak ona się zachowuje, że ty nie jesteś w stanie, przepraszam, pies kicha za mną z jakiegoś powodu, a że ty nie jesteś w stanie jako gracz, który ma tam, nawet chciałam powiedzieć więcej niż 12 lat, ale mi się wydaje, że to jest po prostu taki cringe, który się z niej cały czas wylewa i to nie jest takie cute, to nie jest, to po prostu... Uważasz, że coś jest z nią bardzo mocno nie tak za każdym razem, kiedy otwiera usta? I tak, co więcej, jakby jeżeli byłaby opcja, żeby ona nigdy nic nie mówiła, to by było lepiej dla tej gry?
I mówię, być może ale to, czy inne to jest problem z tłumaczeniem. Bo w ogóle pierwotny Final Fantasy miał tak, że wszystkie postaci były bardzo dziecinne. Wiesz co, one są takie do tego trochę miały, wiesz, miały postać ekstremum, wielkiego tylko czarnego faceta, który jest wielkim czarnym facetem. On jest swoją drogą, przepraszam, ale wiem, że to był już żart, który był mówiony przy okazji pierwszej części, ale na maksa on brzmi jak Robert Downey Jr. w Tropic tak. Thunder. On ma taki dubbing zrobiony właśnie, że jak on był stereotypowym czarnym facetem, to tutaj jeszcze ma taki, tak gada dokładnie. Tak, one są oczywiście w jakiś tam sposób takie, no, bardzo powiedziałabym kreskówkowe i ekstremalne, ale wszystkie postaci wypadają dużo, dużo lepiej niż Aerys. Po prostu jak ona otwiera ryj, to ty siedzisz i się patrzysz i mówisz, wiesz, serio, ja marnuję w ogóle czas na to, żeby grać. Realnie zaczynasz się zastanawiać, czy ty powinieneś grać w tą grę jako osoba inteligentna, jak ona coś jest mówi. Coś takiego z jej postacią, a swoją drogą ja mam o tyle tutaj taki zgrzyt, że mi się ona podobała w pierwszej części, w remake'u. Ja ją w ogóle polubiłem. Ja jej nie lubiłem w oryginalnym Final Fantasy VII, polubiłem ją w remake'u, bo w remake'u dostała takie, ja miałem takie wrażenie, chociaż Owsiany mi zawsze mówi, że w jedynce też, że w podstawowej grze też to było, tylko ja tego nie odczytałem w podstawowej grze, że ona właśnie w tym remake'u przestała być takimi tylko ciepłymi kluchami, a dostała takiego trochę zęba. Że była trochę złośliwa, taka, no fajna była, była fajną postacią. Natomiast w Rebirth oni bardzo mocno, też Boże, przez tą inspirację Jakuzami, poszli w takie wholesomeness, to że te wszystkie postacie są takie sympatyczne i dobre i raczej miłe dla ludzi. Tam jest cały wątek, że, no albo nieważne, no takie życzliwe generalnie dla wszystkich i dla wszystkich wokół siebie. Więc żeby ta Aerys się odróżniała, to musi być jeszcze bardziej życzliwa, tak? I jeszcze bardziej taka sympatyczna. I to już przekroczyło pewną masę krytyczną i po prostu zachowuje się, no ja nie chcę użyć tutaj brzydkiego słowa, ale jest taki moment, na przykład jako ilustrację tego, że bohaterowie dowiadują się, że jest nagroda z ich, znaczy w sensie, że nagroda z ich głowy została wyznaczona, że tam jest 100 tysięcy gili prowadzenie ich, za ujęcie ich i oddanie w ręce Shinry. Po czym ten saptyp mówi, że jeszcze jest dodatkowa nagroda 500 tysięcy za Aerys. Aerys z takim uśmiechem i z takimi otwartymi oczami, ojej, 500 tysięcy? Taka uśmiechnięta, jakby w ogóle nie pojmowała intelektualnie, co jej powiedziano właśnie teraz. Po prostu się ucieszyła, że dużą liczbę powiedziano, no. I jakby jest coś bardzo nie tak, jak ja mówię. Jak patrzysz na nią i się zastanawiasz, czy wszystko okej. Okay. Mi się wydaje, że po prostu to jest to, co moim zdaniem, do czego tutaj doszło, że ona po japońsku jest napisana właśnie w taki bardzo stereotypowy sposób, jakby co trochę uchodzi za to, że oni mają konkretne formy do tego, takie językowe, konkretny sposób, w jaki się wyrażasz i pewnie to tam działa. I ktoś naprawdę odrobił pracę domową i ją tak przetłumaczył, tylko u nas nie ma takich postaci po prostu. U nas takie postaci jakby w kulturze to są, no właśnie mówię, jacyś tacy, nie wiem, żeby Forrest Gump na przykład, tak? Tylko, że to jest tam poważna fabuła tam. I tutaj masz tę Final Fantasy i dostajesz ją i ty nie wiesz, co ty masz z nią zrobić. To po prostu jakby siedzisz i ci jest tak trochę przykro, a trochę masz cringe i tak trochę byś może nie chciał, żeby ona już więcej mówiła. I to jest prawie przez cały czas tej gry. Jest kilka takich motywów, jak pomiędzy tymi postaciami się zawiązują takie większe przyjaźnie i takie są motywy, że one coś robią wspólnie. Nawet tam bez Clouda, tylko jakby tam z innymi. Że to jest fajne. Ale potem ona się odzywa i tak siedzisz i jakby naprawdę coś jest bardzo, bardzo nie tak, Tomek, z tą postacią. Ona jest też szalenie irytująca przez to. Tak? A czy wszyscy są cały czas napaleni, cały czas? O Jezu, tak. I Cloud, to on już jest tak na spektrum bardzo, bardzo daleko, jak oni wszyscy tam. On tego nie widzi. Jest bardzo dużo modeli stóp pań, ale panowie śpią w butach na przykład. Jakby jest dziwna jest ta gra, ale jest jej bardzo dużo i ma bardzo dużo fajnych momentów. Jest jej strasznie dużo i bardzo, bardzo cieszę się, że w nią gram. To was pewnie nie dziwi, tego się spodziewaliście. Jest tam naprawdę dużo fajnych. Dominik się cieszy, że gra Final Fantasy 7. Zatrzymajcie praski. Ale tak, jest. To w ogóle powinno być alternatywny tytuł naszych obu podcastów i jeszcze niż zgrywek. Dominik się cieszy, że gra Final Fantasy VII. Bo to od zawsze jeszcze bardzo przydało powiedzieć, że Final Fantasy VII to była pierwsza gra, która ci odkryła, tak, że gry są fabularnymi opowieściami i tak dalej. Tak. To jest autentycznie jakby twój thing, co nie? Tak, tak. Twoja specjalność. No to Dominik jeszcze pewnie z 7 do 10 razy będzie mówił. Ja w tę grę będę grał z 300 godzin. Mam w tej chwili. No nie będę mówił, ja coś zawsze źle kończę. To tylko pierwszy walkthrough. Tak, już myślę o tym swoją drogą, ale to inna sprawa.
bo ja tam, kurna, robię tak wszystko powoli. Ja mówię, nawet to, co powiedziałem, to bycie w świecie, ja nie przesadzam. Ja potrafię po prostu sobie odbiegać gdzieś, po prostu gdzieś pójść coś, na coś popatrzeć, bo jest ładne i żeby po prostu być sobie z tymi postaciami. Mam często takie momenty, że sobie idę na spacer, nie? Wszystko robię, co się da, wszystko czytam, wszystko chłonę i mówię. No dobrze. To ja mam teraz do was pytanie, bo zostało nam chyba czasu na jedną rzecz. I został mi jeszcze jeden taki bardzo mikro news i zostało moje, co jest grane, więc musimy wybrać. Twoje, co jest grane zawsze. Tak, twoje, co jest grane, bo ty grałeś w Crow Country. Grałam w Crow Country i grałam w Indikę całą. O, no to bardziej. Tak, więc to są ważne, kurde, rzeczy. I zacznę od Indiki. Dobry tydzień, żeby wydać grę, to był dla niektórych firm, co nie? Indika wyszła jest Crow Country, maja. Jest jeszcze Animal Wells. Tak, wyszło 2 maja, wydali ją 11 Bit Studios, dlatego ona taka była dosyć mocno też propagowana u nas na naszym tutaj lokalnym poletku. Natomiast ją stworzyło studio Odmiter. No i mówiłam już wcześniej o demie, bo wyszło demo, godzina gameplayu. Tylko dodam, że to jest rosyjskie studio, aczkolwiek takie porządne rosyjskie studio, które tam odcinało się wiele razy od Putinowskiej. Tak, i całe wybrzmienie tej gry, o czym zaraz będę mówić, raczej bardzo okej to pasuje. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, ja już mówiłam o tym demie jakiś czas temu, bo ono było na tym Steam Next Festie, tak? Było demo Indyki. Ono trwało godzinę, cała gra tak trwa z 4, więc to było bardzo odważne z ich strony, dać takie długie demo. To demo jest tak, jeżeli graliście w to demo, przyszliście tą godzinę, ono jest tak, to jest ta 2-3 godziny, bym powiedziała, bym to tam zapasowała, natomiast ona nie jest identyczna. Jest więcej jakby rzeczy w grze. I teraz tak, Indyka jest grą dziwną i bym nawet powiedziała, że to jest bardziej doświadczenie niż gra. W sensie ona, to jest gra, tak chodzi, ludzik chodzi, więc jakby co należało udowodnić, jest to gra. Natomiast ona jest bardziej o oglądaniu tej gry i wszystkiego, co tam się dzieje, niż ma realne jakieś takie naprawdę growe zagrania, ale też nie mogłaby być czymkolwiek innym niż grą. I teraz tak, ona oscyluje, ona opowiada w ogóle tak, opowiada historię Indyki. To jest ta tytułowa zakonnica, która jest w tym kościele ortodoksyjnym rosyjskim i do której, lo and behold, mówią głosy. Ona słyszy głosy, obviously nie są to głosy anioła ani Boga, inne siostry się jej boją. To jest pierwsze 5 minut gry, to się wszystko jakby tam dowiadujesz. Ona nie jest lubiona w tym klasztorze, w którym jest jakby. I ona dostaje taką misję, to jest taki cel, jakby, z którym wyruszamy, że ona ma dostarczyć list. Więc ona wychodzi z tego klasztoru i idzie dostarczyć ten list. Aczkolwiek już od samiutkiego początku, od uruchomienia tej gry, w tej grze się dzieją bardzo dziwne rzeczy. Tam jest bardzo dużo takich motywów, nie dość, że abstrakcyjnych i absurdalnych, takich już wewnątrz jakby takiego przedstawionego świata gry, który widzi Indyka, też są takie przerywniki pikselowe, które opowiadają trochę o tym, co się stało wcześniej z Indyką. A jeżeli graliście w demo, to wiecie, że jakby taką drugą postacią ważną w tej grze będzie Ilia, z którym będzie podróżowała Indyka. To jest zbiegły więzień, czego też się bardzo szybko dowiadujemy. I teraz gra tak z bardzo fundamentalnego punktu widzenia, jeżeli chodzi o jej formę, to jest taki trochę walking sim, gra logiczna, bym powiedziała, gdzie czasami trzeba coś przesunąć, czasami trzeba coś ten, ale to w ogóle nie jest ważne tak naprawdę. Bo ta gra przede wszystkim jest traktatem filozoficznym w formie takich dialogów starożytnych trochę o istocie wiary, o istocie duszy, grzechu, dobra i zła, człowieka wobec wiary i społeczeństwa. I to polega na tym, że Indyka ma bardzo dużo przemyśleń odnośnie rzeczy i wszyscy zadają jej pytania i ona zadaje pytania ludziom o istotę Boga, o to, czym jest dusza, o to, czym jest grzech, o tym, czy istnieje jakaś skalowalność grzechu, różnego typu, tego typu rzeczy, plus istnieje ten głos wewnętrzny, który na samym początku jawi się jako narrator, z którym ona rozmawia, a który to też zadaje jej pytania i stara się racjonalizować pewne dogmaty, którym ona jest jakby poddana i w które ona chce wierzyć. Ona też jest taka zagubiona i stara się jednak znaleźć w tej wierze jakiś taki ratunek, taki
jakby no, coś, na czym mogłoby jakby skupić się jako człowiek, żeby nad tym coś nadbudować. Natomiast jest zbyt ciekawa świata i zbyt ludzka do tego, by była w stanie to zrobić i zastanawia się, co jest z nią nie tak. I to jest jakby przyczynek do tych wszystkich rozmów. Więc całość gry to jest tak naprawdę tak, jak Sokrates chodził i uczył i zadawał pytania tym swoim uczniom, to wszyscy chodzą i ona zadaje te pytania i oni zadają jej pytania, ale pomimo tego wszystkiego, ta gra ma totalnie konkluzję. Ona na samym końcu wypowiada się na temat tych pytań i nie zostawia się z takim idź się zastanów, tylko ona mówi bardzo, bardzo konkretną rzecz w mega fajny sposób. Ja nie chcę tutaj, bo tam jest taka jedna mechanika, tam się zbiera punkty i ty sama ta gra ci mówi, że te punkty nie są ważne. Tą gra się w ogóle zaczyna od 8 levelu i dzieją się rzeczy z tymi punktami i ty możesz levelować tą postać i to jest bardzo ważne na końcu to wszystko, w tym jak jest nieważne jakby. I to jest naprawdę bardzo, bardzo mądra rzecz. Jak na 3 czy 4 godziny takiego naprawdę bardzo schizowego świata, który pokazuje, gdzie wszystko, co oglądasz, jest przeskalowane. Tam jest fabryka ryb. Te ryby są wielkości bloków. Te ryby są wielkości ludzi. To są gigantyczne rzeczy. Tam są puszki z kawiorem wielkości mieszkań po prostu. Są świnie tam wielkości tam koni albo słoni. Jest pies, który jest tam, mój Boże, 3 albo 4 razy większy od człowieka. Co oni tak... Wszystko jest po prostu duże, a ty jesteś bardzo mała. Nie, w sensie architektura, to w jaki sposób w ogóle wygląda ta Rosja, którą ty przemierzasz, tak? To po co ty ją w ogóle przemierzasz? Ja mówię, nie chcę tych szczegółów wszystkich zdradzać, bo ta historia jest bardzo... No, to jest 3 czy 4 godziny w ogóle gry, która jest mądra. I ja w ogóle, ja uważam, że w nią się powinno zagrać. Tak naprawdę, jeżeli chce się pomyśleć o takich rzeczach, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, żeby to zrobić. To nie jest najmądrzejsza rzecz, jaką w życiu zobaczycie. To nie jest... Ale po prostu ktoś wyszedł i zadał te pytania w tej formie, a ona ma jeszcze taki trochę Monty Pythonowski sznyt. Tego jest bardzo mało, ale jest to dużo tego typu rzeczy. I po prostu przez takie minute to minute jest takie, że siedzisz i się patrzysz i zastanawiasz, co to jest w ogóle, o co chodzi w tej grze, a przy okazji jest jeszcze w ogóle super, super mądra i bardzo fun. W sensie nawet te zagadki takie jakieś logiczne, które powiedzmy sobie szczerze, są proste, ale jakby są też potrzebne po to, żeby ci bohaterowie mogli pomiędzy sobą rozmawiać w trakcie, jak gra się na chwilę zatrzymuje, żebyś poprzestawiał tam rzeczy. Plus to jest coś, co ta gra też robi. Ja mam to tak trochę w nosie, ale uważam, że są ludzie, którzy bardzo są zakochani w kinematografii, to bardzo to docenią. Ona robi bardzo dużo takich trików z kamerą, gdzie zatrzymuje się na przykład twarz indyki w samym środku, prowadząc do takich ruchów kamery, których normalnie się nie kojarzy z kinematografii i gier, więc zauważasz je, jesteś taki trochę spięty. Mi się wydawało, że to będzie horror, to nie jest horror. To totalnie jest horror, to jest po prostu, mówię, takie bardzo symboliczna opowieść w takim bardzo abstrakcyjnym świecie. Chyba wręcz to jest chyba bardziej komedia, co? Nie jest komedią. Ona ma takie trochę cechy gatunkowości horroru przez to, że no, pojawia się na przykład szatan, ale nie jest to taki horror, że ma jumpscary i że tam realnie się będzie tam w jakiś sposób bardzo przestraszonym, ale trzyma tak troszeczkę, takie lekkie napięcie tam odczuwasz, bo jest po prostu dark. Może w ten sposób. Ale to wszystko, w jaki sposób oni przechodzą przez całą tą jakby architekturę zabudowania tam właśnie miejskiej, wiejskiej tej Rosji, to jak to się wszystko po prostu dosłownie rozpada w momencie, kiedy pewne pytania zostają zadane. I to, w jaki sposób tam zachowuje się rzeczywistość, kiedy indyka odpowiada głosom, które do niej mówią, bo to ma taki centralny wpływ na to, w jaki sposób zachowuje się gra. To jest wszystko bardzo okej. Okay. Ta gra jest dostatecznie długa, nie ma czegoś takiego, że a, tutaj jeszcze wsadzimy godzinę, bo coś tam. Więc ja indykę polecam naprawdę z całego serca, tylko jeszcze raz, bo ja czytam komentarze na temat jakiejś recenzji. To nie jest, nie wiem... No mówię, to nie jest traktat filozoficzny taki stricte, że usiądziecie i przeczytacie pełen zakres tamten. To jest po prostu gra, która jest bardzo mądra i zadaje bardzo konkretne pytania odnośnie do tego, jaka jest jednostka wobec społeczeństwa w religii, to w jaki sposób będzie tam pojmowana i to, że być może niektóre dogmaty i wszystkie inne z tych rzeczy nie służą do końca ludziom, ale być może niektórym służą z danych pewnych powodów.
Ja bardzo, bardzo szalenie polecam Indyka. Co więcej, jak grałam, to mój Tomasz, który ma centralnie w nosie tego typu gry, bym powiedziała, i jeszcze w ogóle taką tematykę i wszystko, on siedział i on się patrzył jak zaczarowany i siedzieliśmy i o tym cały czas rozmawialiśmy. Więc jeżeli macie kogoś, kto nie jest może przekonany do gier, to jest gra, którą da się oglądać jak film i o której da się rozmawiać w trakcie tego, kiedy się w nią gra. Więc to jest na jeden wieczór do zjedzenia, jakby powinniście to sobie dać. Bardzo szalenie polecam. Indyka, jakby co. Odmiter i wydana przez 11-Bit Studios i ma fenomenalne napisy początkowe. Fenomenalne po prostu. Dawno nie widziałam czegoś tak dobrego. Dobrze, dziękuję. Crow Country. Jeszcze mam Vampire Survivors. Wróciliśmy. To już chyba nie starczy czasu na to. We're back, baby. To powiem szybciej o Vampire Survivors. Wyszło to zapowiedziane na AAA Initiative DLC, który się nazywa Operation Guns. Jest z Kontrą. Co musiałam po prostu. To jest moment powrotu. Ja ostatnio jak grałam w Vampire Survivors, było 120 achievementów, miałam wszystkie. Jak teraz zainstalowałam, jest 270 czy 263, jeżeli dobrze pamiętam, achievki i robię je po kolei, bo kupiłam cały set DLC za 30 zł. W ogóle nie opłaca się nie kupować DLC do Vampire Survivors, mam wrażenie. To nowe kosztowało 8 zł. Aczkolwiek jakby ja mam bardzo dużo achievementów do nadrobienia, ale ludzie są źli, bo w tym nowym DLC nie było achievementów. A jak się robi DLC do Vampire Survivors, to muszą być achievementy. I to jest kropka, jakby nie ma nic więcej. Więc powiem tylko tyle, że jest, grałam, polecam. Jestem znowu na heroinie, zapraszam na odwyk za jakiś czas, jak skończę te wszystkie achievementy, jeszcze 90 na chyba zostało. Ale powolutku odgrzebuję. Natomiast twórcy Tangle Tower, studio SFB Games, dwóch braci, bo to jest dwójka braci, wydało Crow Country. The chunkiest survival horror, jaki istnieje, gdzie miejsca są małe, postacie są wielkie, wszystko jest cute, czcionki są wielkie i jakby od początku. Jest 90 rok, 1990 rok, bo czemu nie? Gra jest stylizowana na PSX-owy horror. Agent Mara Forest przybywa do Crow Country, opuszczonego parku rozrywki, którego właścicielem jest pan Edward Crow, jeżeli dobrze pamiętam, że Edward, ale na pewno nazwisko ma Crow. Przybywa tam w celu odnalezienia go, gdyż jego córka wypełniła taki raport o zaginionej osobie. No i wchodzimy do tego, ja jeszcze tej gry nie przeszłam, ja jestem pewnie z godziny od skończenia, bo przegrałam do trzeciej i jakby ja uważam, że to jest na jedno posiedzenie bardzo, bardzo super gra. Czyli tak jak Tangle Tower swoją drogą. Tak, tak jak Tangle Tower i w ogóle jest tak samo super, jeżeli chodzi o to, jak fajnie oni ogarnęli tam w Tangle Tower, jak działają przygodówki, to tutaj totalnie wiedzą, jak działa survival horror. I teraz tak, to jest taki cute survival horror w pigułce. To nie jest gra, która będzie miała 10 godzin, która będzie cię męczyć. W nią się gra, jak na survival horror, w nią się gra tak wybitnie super. Jakby nie masz cały czas wrażenia, że ona cię karze. Kara? Chyba karze. Karze. Za to, że w nią grasz, że zaraz nie będziesz czegoś miał. Jakby jest takie minute to minute, czy mam skorzystać ze strzelby, czy z pistoletu, ale jakby ma wszystkie cechy survival horrorów lat 90. łącznie z Tank Controls, jeżeli się bardzo chce. I można sobie po prostu przejść survival horror właśnie nie w takiej skali, kurde, 20-15 godzin, tylko usiąść i go sobie przejść. I to, co jest po prostu urzekające, to jest właśnie jego warstwa wizualna, ponieważ wszystko w Crow Country jest takie grubaśne i duże i takie super. I pomimo tego wciąż jakby jest challenge z omijaniem tych zombiaków, wciąż jest challenge z tym, żeby tam no, nie ugryźli cię i nie zabili, ale też jakby przez to, że ona jest w założeniu krótka i taka jakby zamknięta w jednym miejscu przez cały czas, nie ma się takiego wrażenia rozciągliwości. W zasadzie jeżeli widzisz drzwi zamknięte na brązowy klucz i zdobywasz brązowy klucz, to ty pamiętasz, gdzie wszystkie te drzwi były. Plus ma bardzo, bardzo dużo takich bardzo cute sekretów
i postaci, które tam są, bo tam jest zaskakująco dużo NPC-ów. Ja myślałam, że tam będzie jeden, góra dwóch NPC-ów. Ty tam normalnie spotykasz ludzi, którzy do ciebie z tobą rozmawiają i oni mają takie quirky dialogi. To są takie... Nie, oni ci tłumaczą jakiś lore, ale wszyscy się zachowują troszeczkę jak w Silent Hillu, że oni do ciebie po prostu mówią pewne rzeczy i oczekują twojej reakcji. Natomiast dosyć szybko wychodzi na jaw, że być może ty wcale nie jesteś jakimś konkretnym specjalnym agentem, który powinien tam być i może masz jakiś inny cel w odnalezieniu tego Edwarda Crowa. I przez to ta... Bo to jest bardzo prosta fabuła. Ona się okazuje bardzo szybko taka, że ty już wiesz, co tam się będzie działo, wiesz, jakie tam jest źródło tego wszystkiego tam. Ale wciąż trzyma cię w napięciu właśnie przez takie rozrzucone okruszki w innych miejscach. Ona jest taka naprawdę bardzo dobrze zbalansowana, zarówno pacingowo, jeżeli chodzi o level design, o gameplay, o to, jakie są asety, bo tam oczywiście ten park rozrywki jest podzielony na różne biomy, w których się jest. Tam jest jakiś nawiedzony dom, bardzo przerażająco straszny. Pomimo tego, że cute as fuck. Jest taki miejsce, gdzie mieszkają wróżki, nie wiem jak to nazwać. Takie tam są jakieś grzybki, no takie jakby las wróżek, coś takiego. Pixieland. No taki fairyland to się tam nazywa, ale takie coś. Jest taki świat podwodny i jest niewybudowany świat kosmiczny. W sensie widzisz taki jakby płot z napisem, że tutaj miało coś powstać, ale nigdy tego nie zakończyli. Ten park już jest zamknięty i historii tego, dlaczego jest zamknięty i co tam dokładnie się działo, też się uczysz. Jakby tam, znaczy poznajesz tą historię, kiedy jesteś wewnątrz. Ja jak na razie jestem zachwycona Crow Country. Ja czekałam na tę grę, ona też była właśnie jako wersja demonstracyjna. A grałam też, znaczy grałam, rozmawiałam z bardzo wieloma moimi znajomymi, którzy tam siedzimy w różnego tam projektach horrorowych. Jakby szalenie polecam sobie w to zagrać, jak się nawet nie lubi tego gatunku, bo ona jest, ona ma wszystkie cechy tego gatunku, tylko jest bardziej wybaczająca, a przez to, w jaki sposób ona wygląda, to też nie ma się takiej nie ma się takiego wrażenia, że się gra w coś takiego wielkiego, jak nie wiem, tam nowego Rezydenta by się odpaliło sobie remake albo coś takiego, nie? Więc naprawdę super. Liczę, że oni wrócą jeszcze do horroru, bo oni wcześniej robili tego, jak on się nazywał, Detective Grimoire. Tak. I robili właśnie takie przygodówkowe rzeczy i widać, że oni się znają na przygodówkach. Jakby, bo każdy serwer horror ma w DNA przygodówkę, tak? Tylko jakby dołożony jest cały ten busy work, serwer horrorowy na to i sztafasz horroru. A więc widać, że oni sobie zdają sprawę z tego, jak powinny wyglądać tego typu gry i zupełnie wiedzą, jak powinien wyglądać ten pensik. Aczkolwiek teraz czekamy na Mermaid Stone, czyli kontynuację Tangle Tower i właśnie Detektywa. Też na to bardzo czekamy, ale ja chcę Crow Country 2, jeszcze nie skończyłam jedynki, ja chcę już dwójka. Albo nawet jeżeli nie Crow Country, to niech jakby bardzo dobrze im poszło zrobienie horroru, łącznie z takimi, ja nie wiem jak to powiedzieć, jak się grało w gry PSX-owe, to na przykład byłeś w stanie przejść grę w ogóle nie znając jakiejś jednej możliwości albo mechaniki, która jest w grze i oni nawet tutaj takie rzeczy mają, że na przykład myślisz sobie, a spróbuję i to działa. I to jest takie super. Więc bardzo, bardzo, bardzo polecam Crow Country. Wczoraj im nawet pisałam na Twitterze, że tam właśnie i wtedy się skumałam, że to są ci sami ludzie od Tangle Tower. I byłam taka, oczywiście, że to są ci sami ludzie. W ogóle to za ludzie, bo oni po prostu siedzą we dwójkę i robią po prostu dobre gry. I robią gry. Jakichś dwóch typów, tak. Obstawiło już super przygodówkę, obstawiło już super survival horror, teraz jeszcze zrobią strategię turową i w ogóle będziemy obdzieleni. Ale po prostu tak, siedzi, właśnie to mnie najbardziej rozwoju, że jakby jak zobaczyłam to Tangle Tower, to są dwie tak różne od siebie gry, ale totalnie wiedziałam, że obie. W sensie to tak miało nagle sens. I tak jak mówię, SFB Games, oni sami stworzyli tę grę, jeszcze ją wydali, because why not. I no nie wiem, no ja się nie mogę jak na razie nachwalić. Ona, ja w nią grałem w ogóle na Xboxie, ona jest na Steamie, ona jest chyba na PlayStation, jakby... Nawet nie wiem, czy nie jest w Plusie teraz. Jakby macie 3 godziny i wolny wieczór, pograjcie w Crow Country i koniecznie pograjcie w Indykę i jakby jest super, jakby pograjcie w obie te rzeczy. Obie są teraz chyba też w promocjach. Tak, nie jakichś dużych, ale są, więc... Tak, więc są tak. W tych premierowych promocjach chyba, co nie? Są chyba tak, no. Znaczy... Nie można, żyjemy w czasach, w których nie można wydać grę w pełni ceny, bo wszyscy od razu się spodziewają premiery, promocji na start. Tak, ale naprawdę...
jak lubię Crow Country. Przepraszam, ja bardzo... Ja nawet nie wiedziałam, ja mówiłam Dominikowi, że jak do niej usiadłam wczoraj, ja tak zaczęłam w nią grać jakoś tak popołudniem wczesnym, ale byłam umówiona, więc tam przestałam. I usiadłam do niej jakoś około tam 21, 22. I stwierdziłam, że już skończę, bo wiecie, jest taki moment w Survival Horrorze, że się wie, że, już jest, że to już jest tam 3/4 gry, albo tam nawet dalej. I jak usiadłam i stwierdziłam, przejdę ją do końca, tam, tylko żebym wtedy musiała grać no, prawie do rana. I stwierdziłam, nie, idę spać, żeby mieć ją na dłużej, żeby te 4 godziny rozciągnąć. Ona jeszcze ma sekrety. I to w ogóle już nawet się na tym zawiesiłam, że a, to jeszcze może wszystkie sekrety znajdę, żeby nie było. Ale tak, no, Crow Country bardzo, 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 bardzo polecam Crow Country. I Indyka też, jakby. Wszyscy tak. Dzisiaj coś polecamy. Jakiś taki wyszedł nam pozytywny odcinek, jeżeli chodzi o co jest grane. Nikt nie hejterzył. Nie, mogę nas coś pohejterzyć na Eris, mogę pohejterzyć. Hejterzyliśmy Phila Spencera i Microsoft. To prawda. Jebać Phila Spencera. Jebać Xboxa, tyle powiem. Nawet. Ja grałam na Xboxie, bo wciąż... Nie, no, najbardziej mi śmieszy to, że Crow Country ci mówi, że możesz grać na D-padzie i tak patrzysz i tam jakby pada mam dobrego, D-pad mam złe jakby, nie? Nie, no są tak najlepsze żartuję sobie, na znaczy żartuję sobie. Trochę nie żartuję, bo to jest straszne i to, co mówiliśmy wszystko Microsoft i Philu Spencerze, jak najbardziej jakby jestem przy tym. Oczywiście tam z tym Xboxem trochę przesadzam, tak sobie żartuję, ale jestem teraz neofitą PlayStationowym i... No dobrze, no, to więc Iga? To chyba... Tymczasem tak, Patronite tyle. Tak, jeszcze tylko wspomnę, że ten news, o którym nie powiedzieliśmy, a mieliśmy powiedzieć, to być może na przestrzeni przyszłego roku, znaczy tego roku od dzisiaj będzie powiedziane, że będzie Switch 2. Są plotki, nikt nic nie wie. Tak, koniec tematu. Nie będzie go do czerwca na Direkcie, nie będzie nic na temat Switcha 2. Dobrze, chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy nas słuchają. Dziękujemy, jesteście super. Natomiast dziękujemy. Są też ludzie, którzy postanowili wesprzeć nas pieniężnie na patronite.pl/niezatapialni. Im również bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Już w ogóle z nich to jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy ludziom, którzy postanowili wesprzeć nas na najwyższym progu, czyli Mafinkowi, Adamowi, Tomkowi, Jarosławowi i Pinże, i w ogóle jesteście super i bardzo nam pomagacie i dzięki wam możemy sobie kupować takie małe, śmieszne giereczki, w które gramy i które wam polecamy i wtedy jest fajnie. Dzięki, tak. See ya. Cześć.